Także teraz krótkie wprowadzenie dla wszystkich. Widzę, że Kołobrzeg nawet tutaj nas słucha. O, i Łazarz. No to zupełnie blisko. Bydgoszcz, Kołobrzeg, Łazarz. No proszę bardzo, to nie daleko. No z Łazarza to moglibyśmy się zaraz spotkać tutaj nawet. Także napiszcie, skąd jesteście, w którym roku chodziliście na wykłady profesora Stachowskiego. O, i Koszalin, czyli moje rejony. A dla was krótkie intro. To był wtorek. Prezydentem USA był wówczas Franklin Delano Roosevelt, a papieżem Kościoła katolickiego Pius XI. Tak, to było 84 lata temu. W Pińsku, portowym mieście nad rzeką Piną, leżącym obecnie na terenie Białorusi, na świat przyszedł wówczas nasz gość, profesor doktor habilitowany Ryszard Tadeusz Stachowski. I tu od razu ciekawostka. Dokładnie tego samego dnia i miesiąca, ale 10 lat później, przyszedł na świat profesor Jerzy Brzeziński, który był gościem naszego kanału parę tygodni temu. Ryszard Stachowski to psycholog, profesor zwyczajny, prekursor badań nad historią myśli psychologicznej. Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim historię polskiej myśli psychologicznej w kontekście rozwoju światowej myśli psychologicznej, uwzględniając uwarunkowania społeczne i polityczne oraz tradycje i dziedzictwo kulturowe w dziejach Polski. Zajmuje się również historyczno-filozoficznymi podstawami metodologii psychologii. W 1986 roku powołał do życia, jak sam mówi, i dzięki życzliwości wielu osób, pierwszy w Polsce zakład historii myśli psychologicznej, który po jego przejściu na emeryturę, jak sam mówi, zmarł śmiercią naturalną. Szkoda. Profesor Stachowski w 1909 roku ukończył ówczesny Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM w Poznaniu, na którym został zatrudniony jako asystent w Katedrze Psychologii Ogólnej. W 1971 uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy pod tytułem Analiza procesów przeddecyzyjnych w konfliktowej sytuacji probabilistycznej. Jego promotorem był profesor Bolesław Hornowski. 7 lat później uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pod tytułem Struktura i psychogeneza pojęcia wielkości psychologicznej. Był redaktorem naczelnym Przeglądu Psychologicznego. Przez 6 lat pełnił funkcję dyrektora Instytutu Psychologii UAM. Uczestniczył w licznych wyjazdach stażowych i studyjnych od Hamburga aż po Moskwę. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń, m.in. Złoty Krzyż Zasług, Medal Komisji Edukacji Narodowej, a Polskie Towarzystwo Psychologiczne uhonorowało go odznaką Zasłużony dla PTP. Był przewodniczącym oddziału Poznańskiego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członkiem Rady Redakcyjnej Roczników Psychologicznych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i członkiem Rady Programowej Centrum Etyki UAM. Po przejściu na emeryturę w 2007 roku profesor Stachowski rozpoczął pracę na pierwszym etacie w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na Wydziale Psychologii, choć nadal mieszka w Poznaniu. Obecnie uczelnia nosi nazwę Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Wykłada tam historię myśli psychologicznej oraz metodologię badań psychologicznych oraz prowadzi seminaria magisterskie. Z UAM, z którym jest związany od 63 lat, utrzymuje nadal kontakt dzięki jego ulubionemu wykładowi z historii myśli psychologicznej. Tyle w tym momencie. Reszta w trakcie rozmowy. Drodzy widzowie, pamiętajcie, aby udostępnić stream, gdy zobaczycie, że dzieje się tutaj coś ciekawego, co warto byłoby przekazać dalej swoim znajomym. A jeżeli nie chcecie przegapić spotkań z kolejnymi osobami, na przykład nauczycielem roku Przemkiem Staroniem w przyszłym tygodniu, lub profesorem Jerzym Brzezińskim za 2 tygodnie, to włączcie obserwację kanału, a wtedy Facebook wam przypomni. No i jak zawsze, macie pytania, uwagi, komentarze, wspomnienia, to piszcie. To mówiłam ja. Cyberfruzia. Dzień dobry, witajcie wszyscy. Psychologia i gaming. Korzystamy z psychologii, żeby lepiej zrozumieć gry i graczy, ale też korzystamy z gier, żeby lepiej zrozumieć psychologię i też psychologów. A dzisiaj gościmy historię psychologii we własnej osobie, można byłoby powiedzieć, czyli pana profesora, szanownego, kochanego, jak wszyscy piszą, kochanego pana profesora Ryszarda Stachowskiego. Bardzo witam serdecznie, panie profesorze. Dzień dobry, również bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy jeszcze o mnie pamiętają.
No myślę, że tutaj pamiętają ludzie i to z różnych części Polski, jak się okazuje. Ta pamięć i ta wiedza, którą wszyscy zdobywali na wykładach z wprowadzenia do psychologii, z historii myśli psychologicznej, widzę, że została rozsiana po całym świecie, właściwie po całej Polsce w tym momencie, bo mamy tak i Grodzisk Wielkopolski, i Kalisz, i tutaj oczywiście Poznań, i Wrocław, i Warszawa nas słucha. Wszyscy ludzie tutaj piszą, skąd są. Łącko, gdzie jest Łącko? Napiszcie więcej, gdzie jest Łącko? I lata jakie, bo i tutaj widziałem 96 rok nawet się chyba pojawił. Ja jestem 2001, 2002 też, Ola tutaj 2005, 2006. Ola też przesyła pozdrowienia od profesora Pleszewskiego. Nie wiem, jaki ma... To serdecznie dziękuję, jeśli tutaj to było też do mnie. Tak, tak. I tutaj oczywiście też 2008, czyli zupełnie świeżo. O, 2004 rok. Emilia Gostomska, ale to pan profesor pewnie takich nazwisk nie pamięta, tak, bo ich tyle było przecież, a może akurat. Dzień dobry. No właśnie, tak? Tam, trudno, bo kiedy mieliśmy egzaminy ustne, to wtedy można było porozmawiać i zapamiętać. Teraz rzeczywiście już trudno zapamiętać. Pisze tak Emilia Gostomska. Dzień dobry z Poznania, wspaniałe pozdrowienia, wspaniałe wspomnienia wykładów z panem profesorem z 1994 roku. Serdecznie pozdrawiam. Wzajemnie również. Kacprze, bo jest z nami też oczywiście Kacper, który tutaj będzie dokładnie czytał, co wszyscy piszecie na czacie, także żadne pytanie raczej nie powinno nam umknąć, żaden komentarz. Kacprze, czy to był najwcześniejszy rok tutaj z roczników? Najwcześniejszy, jaki nie. widzę, to jest Michał Jerzy Tukan tak z 90 roku. Też właśnie to zauważyłem. Michał Jerzy Tukan, 1990. Proszę bardzo. Śląsk też 2004 rok. Społeczność AEH obecna też pozdrawia. I 2020 też. Maja AEH z Warszawy? Tak jest. I to nawet widzę dwie osoby. AEH się melduje, ktoś napisał. O. Normalnie jak w wojsku. Widzę, że nasz poznański tutaj dryl, pan profesor przenosi również do Warszawy. Wszyscy bardzo dobrze zorganizowani, widzę. Słuchajcie, będziemy dzisiaj rozmawiać o historii psychologii, ale ja myślę, że to chciałbym, żeby ta nasza rozmowa potoczyła się pewnie w dwóch warstwach. Jako historia psychologii w ogóle, historia myśli psychologicznej, czyli pewnie zaczniemy gdzieś, być może padnie gdzieś imię Arystotelesa, aż po czasy współczesne, to sobie napisaliśmy tutaj w tym naszym opisie, ale też bym chciał porozmawiać pewnie o historii psychologii, która zapisała się w doświadczeniu naszego gościa, no bo to jednak kawał czasu. Od tego do dzisiaj, od czasów, kiedy rozpoczęła się przygoda. No i teraz jeszcze, zanim dopuszczę naszego profesora do głosu, to jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jak widzicie, my tworzymy historię psychologii też, historię popularyzacji psychologii, bo rozmawiamy o psychologii, ale też gramy w gry komputerowe, co się raczej nierzadko zdarza. No może niektórzy na wykładach z was grają w gry komputerowe w trakcie wykładów, udając, że notują. Nie wiem, czy to się często zdarza. Ja czasami miałem takie wrażenie. To nie wiedziałem o tym. 76 rok też jest tutaj. Ktoś się tutaj odzywa. To mnie jeszcze na świecie nie było. Ja się urodziłem dokładnie 100 lat po powstaniu psychologii, czyli w 1979, a psychologia w 1879. Także będziemy tutaj budowali jeszcze. Ja sobie będę budował w tle oczywiście miasto nawiązujące do tego, o czym pan profesor będzie mówił. Jak widzicie, mamy tu już sęki wielkie, które powstały na podstawie naszej rozmowy z profesor Heleną Sęk i z jej mężem, profesorem Tadeuszem Sękiem, czyli Sęki Wielkie, piękna tutaj struktura powstała. No i oczywiście też powstało miasteczko nawiązujące do opowieści profesora Brzezińskiego. Tutaj na samym wjeździe oczywiście jest rezydencja docenta Drobina. Kim był docent Drobin? Bardzo ważna postać, no to już musicie sobie obejrzeć ten nasz poprzedni stream. A ja mam pierwsze pytanie, takie bardzo, bardzo tutaj prozaiczne do pana profesora.
czy budujemy wokół wody, bo mamy takie dwa miejsca, gdzie bym zaproponował, albo wokół wody, wokół rzeki, albo tutaj w takim lasku, blisko tej dzielnicy, gdzie profesor Brzeziński się wybudował. Co by pan wolał? Czy tutaj w lesie? Pewnie tak. To pewnie tutaj koło profesora Brzezińskiego. Dobra, czyli chociaż trzymamy woda, się... No, woda też mnie kusi. Bo w istocie przecież miasta zwykle buduje się przy wodach, tylko Poznań jest przy torach kolejowych zbudowany. To jest ta wielka różnica, tak? To woda. Woda. Woda jednak, no to odważnie. No to tak, pięknie. Jednak. Ale to fakt. Wszystkie wielkie miasta... Jak to wyjdzie? Miasta są też budowane daleko od wody, ale te wielkie miasta... No na ogół jednak są przy jakiejś rzece albo przy jakimś morzu, co czasami też się przyczynia do ich później zguby, jak są atakowane od strony morza. Ale to już o historii nie będziemy tutaj aż tak daleko wnikać. No dobrze, czyli ja tutaj sobie zacznę budować taką drogę dojazdową i od razu zapytam w takim razie pana profesora o to, co było dla pana taką drogą dojazdową do psychologii? Jakbyśmy mieli wskazać jakieś takie, nie wiem, pojęcie, może osobę, jakieś zjawisko, jakieś wydarzenie. Co było takim punktem, czy taką właśnie drogą, która skierowała pana akurat w tę stronę? No trudno mi odpowiedzieć w tym momencie na to pytanie. Tak się zastanawiam, co to mogło być. To ciekawe, że... Psychologia mnie chyba zainteresowała, ale z punktu widzenia psychologii dziecka, czyli tak jak dzisiaj próbuję to odtworzyć, to pewnie chodziło o, no może nie wiem, powstanie człowieka, pojawienie się, potem rozwój i jakoś w tym kierunku to poszło. Ale naprawdę nie pamiętam tego momentu, takiego no, takie nawiedzenia myśli, która... Wpadło mi do głowy, że właśnie tylko psychologia. Być może sama nazwa psychologia jest taką atrakcyjną nazwą, kuszącą, przyciągającą. Pewnie tak. Nie wiem. Nie pamiętam. Ale to myślę, że... No ja już jestem zaskoczony. Pierwsze minuty naszego nagrania, ja już jestem zaskoczony. Czyli profesor Stachowski interesował się na początku psychologią dziecka. No właśnie. Nawet pamiętam, mieliśmy ćwiczenia w jednym z przedszkoli i nawet robiłem zdjęcia tej dziewczynce, którą obserwowaliśmy, ale potem jakoś straciłem już zainteresowanie psychologią dziecka, ale dlaczego dziecko, naprawdę nie wiem. Nie wiem dzisiaj. I potem to już poszło w tę psychologię właściwie taką abstrakcyjną, ogólną. No i to, co jest dzisiaj. I to był ten finał. Czyli to ale taki... rzeczywiście, tak, zainteresowanie, pamiętam, że to było właśnie dzieckiem, jakieś zainteresowanie ogólne dzieckiem, psychologią dziecka, ale potem to mi przeszło. Musiało mi przejść, bo widzę, że już więcej nigdy do tego nie wracałem. Czy to był przypadek? Bo ja pamiętam jedną rzecz z wykładu, jedno takie stwierdzenie, które pan podał. Potem szukałem, czy to gdzieś ktoś inny mówił, czy to jest pana obserwacja, że wszystko jest przypadkiem z wyjątkiem samego przypadku. To 20 lat pamiętam. Nie, to chyba nie moje. Nie, to sobie nie przypominam. Okej, okay, ale to mi gdzieś zapadło w pamięć. No dobrze, czyli tak. Czyli droga dojazdowa, no ja jestem w szoku. Czyli psychologia dziecka. Nie wiem, czy wyjdę z tego szoku do końca naszego spotkania. Kto jest jeszcze zdziwiony, to piszcie. No ja myślałem tutaj, że będą jakieś takie właśnie filozoficzne zainteresowania. No bo gdzieś bardzo szybko, jak się przegląda pana książki albo czyta się, albo uczestniczy się w wykładzie, to pada nazwisko, znaczy no nie wiem właśnie, czy to było nazwisko, czy to było imię, ale Arystoteles. Tak. Tak, to ten czas faktycznie jest moje zainteresowanie Arystotelesem do dzisiaj. Z tym, że oczywiście tak jak na wykładach mówię niejednokrotnie, że Arystoteles, inni starożytni filozofowie są dla nas dzisiaj atrakcyjni nie z odpowiedzi, które dawali na pytania, ale pytania pozostawili, które są no, do dzisiaj atrakcyjne i nie mają odpowiedzi na
Także zawsze jest ta możliwość podjęcia tych pytań. Tak przynajmniej ja odbieram naszych starożytnych greckich filozofów, czyli pytania. Interesujące mnie są ich pytania. A takie pojęcie też wydaje mi się, tak jak ja sobie też myślę o tym, a pojęcie prawdy? No tak. Czy to też tak, nie od nich? Oczywiście ona się wiąże nie tylko z filozofią, ale także i przecież z teologią, z metafizyką. Oczywiście w psychologii również mówimy o prawdzie, tylko pewnie jest to inny poziom odniesienia w takim znaczeniu, że prawda ma chyba charakter empiryczny. Czyli nawet jakieś tak bliskie związki pewnie z normą, tak myślę, a także to jest moim zdaniem jest to inny świat, inna prawda w filozofii, w teologii, w metafizyce, inna prawda w psychologii. No bo jeśli psychologia w dalszym ciągu jest traktowana jako nauka empiryczna, to tutaj tą prawdą będzie zgodność z rzeczywistością, ale z rzeczywistością właśnie psychologiczną. I nie, chyba nie taką rzeczywistością, jakiej myślał Arystoteles. No wtedy myślę, że też był taki pewnie problem, tak się też czasami zastanawiam, ale pewnie wtedy był problem taki, że aparat matematyczny nie był jeszcze tak mocno rozwinięty. Analizę wariancji na przykład pracowano dopiero w naszym wieku. Co oni tam mogli robić wtedy? To prawda. No tak, mieli na przykład zmatematyzowaną muzykę, tak, bo przecież to jest ten czas, kiedy powstawały skale muzyczne. One były bardzo, bardzo matematycznie, finezyjnie opracowane, które pozostały przecież do dzisiaj. Potem przekształciły się w skale kościelne, potem te skale przecież także współcześnie w muzyce jazzowej wykorzystuje się. Także to źródło płynie stamtąd. No to ja od razu, jak już padło to hasło, no to teraz troszeczkę zmienię temat. Zamyśliłem się, tak. Właśnie. I zapytam się, co się działo w klubie od nowa? No co się działo? To tak, muszę wrócić do... Co się działo w klubie od nowa, zostaje w klubie od nowa, można powiedzieć. Tak, to jest rok 1958, kiedy rozpocząłem studia psychologiczne i wtedy mieszkaliśmy na ulicy Dożynkowej, czyli na Winogradach. To był blok chyba F, jeśli pamiętam. Potem był blok B i tam do końca mieszkałem. No i mieliśmy zespół muzyczny. Jakoś tak się, nie wiem, dobraliśmy. Nie wiem skąd parę osób. Ja wcześniej wprawdzie nie miałem ukończonych studiów muzycznych, ale w latach szkolnych uczyłem się gry na akordeonie. I to od tego zacząłem. Potem no to już z konieczności było pianino w klubie. Najpierw Bratniak, to był blok B na Dożynkowej. A naprzeciw mieliśmy Nurt, to był ten wielki, wielki taki dom, wielki budynek, w którym było kino, zespół teatralny. I tam właśnie też mieliśmy te nasze koncerty, ale głównie to były tak zwane fajfy, to się wtedy nazywało z angielskiego, czyli takie sobotnie potańcówki przy muzyce, nie tak jak dzisiaj jest disco czy taśma, ale to była żywa muzyka. I ja wtedy właśnie do końca studiów jeszcze byłem zaangażowany. Nawet pamiętam epizod taki, że przy jakiejś okazji, nie pamiętam co to było, musiałem na fortepianie akompaniować pani Urszuli Sipińskiej. To potem się z nią spotkałem, mając wykłady. Kiedyś profesor Hornowski poprosił mnie o zastępstwo w ówczesnej wyższej szkole sztuk plastycznych, chyba się tak nazywała. I pamiętam, że wtedy właśnie
również pani Śpińska była studentką. Gdzieś tam pewnie ma w indeksie jeszcze mój wpis. A więc z muzyką to... Która studiowała psychologię, no właśnie, no tak. Tak. Także z muzyką byłem związany od początku. To był, takie, to był ten czas, kiedy była taka moda na takie małe komba, takie zespoły, kwartety, czyli fortepian, jak kontrabas, potem gitara basowa się dołączała, no oczywiście perkusja i no i takie i te właśnie te tak zwane fajfy w sobotę w tym bratniaku mieliśmy. To była rzeczywiście taka no, prawdziwa muzyka żywa. No i no to tyle pamiętam z tamtego czasu, co kojarzy mi się z muzyką. Ale temat muzyki powracasz po raz drugi. Pierwszy raz muzyka jako pewna forma matematyczna, czy muzyka jako pewna inspiracja do poszukiwania matematyki, do zrozumienia matematyki. Zresztą takie badanie widziałem ostatnio, że ludzie, którzy są dobrzy z muzyki, dobrzy też są często z matematyki, czy odwrotnie może nawet, że ci dobrzy z matematyki mają też dobre poczucie muzyczne. No i teraz ta muzyka drugi raz powraca jako hobby. Najpierw rozwijane na akordeonie, a potem w formie pianina. Jak zresztą kiedyś słuchałem pana improwizacji na konferencji, którą mieliśmy tutaj organizowaną w Poznaniu, Festiwal Psychologów. I pamiętam, że był tam koncert, tak? To była wielka atrakcja. Tutaj Patrycja mówi, o wow, profesor, człowiek wielu talentów. No dobrze, to ja pociągnę. Jakie jeszcze talenty, o których nie wiemy, ukryte posiada profesor Ryszard Stachowski? Jakie ma jeszcze zainteresowania? Jakie talenty? Coś tak... No, nie wiem, czy to jest talent, ale taki krótki okres w moim życiu to były góry. Mhm. Tatry. To jest to właśnie Tadziu Sęk, Jurek Brzeziński, Augustyn Bańka. To były te lata, chyba to były przełom 90. lata, regularnie chodziliśmy w teatry, więc to też pewnie taka była pasja, ale czy talent? No być może tak. Profesor Zbyszek Kowalik twierdzi, że jestem lepszy od niego w górach. Oczywiście on jest lepszy ode mnie, więc być może jakiś talent taki turystyczny, czy jakiś górski, jakby go nazwać, może miałem, ale to już dawno, to się już skończyło, już nie mam tutaj nic do powiedzenia, także nic tutaj ciekawego nie było. Talent, a poza muzyką, lubię czytać, dużo czytać i to na przykład bardzo interesują mnie książki autobiograficzne i wojenne. Właśnie bardzo, bardzo lubię takie właśnie książki opowiadające o wydarzeniach wojennych. Może dlatego, że nie miałem talentu wojskowego, dlatego że już po pierwszym roku, w 58 roku, po pierwszym roku zostałem zwolniony ze studium wojskowego. Prawdopodobnie z powodu wzroku, bo wówczas to bardzo łatwo można było zostać zwolnionym. No i byłem już wtedy przeniesiony do rezerwy, także na pewno nie było to żadnego talentu wojskowego, nie miałem. No, częściowo, no? Chociaż to już właśnie nie uprawiam tego, ale także rysunek i malarstwo. W szkole średniej malowałem, ale tylko farbami, takimi oczywiście szkolnymi farbami, nie olejnymi. To pewnie też mam taki talent, być może no, zmarnowany, ale wiem, że mam takie wyczucie w proporcjach, w barwach, w grze barw, ale nigdy tego nie kontynuowałem i niczym się nie mogę tutaj popisać. To tak jak no, profesor Sęk, bo ona też bardzo, bardzo ładnie rysuje. Ale
No wiedziałem, u nas wiedziałem, że Augustyn Bańka. I profesor Bańka jest rzeczywiście to ma talent artystyczny. Ja dużo rysowałem w dzieciństwie, ale potem dostałem komputer i przestałem rysować. No tak. A z kolei profesor Brzeziński wiersze. Tak. No ja nie pan profesor też? Nie, wiersze nie. Wiersze. Czytam poezję, ale nie wiesz, no z kolei mój syn pisze, Mateusz pisze wiersze i to zupełnie nie po mnie. Być może to ma po żonie, tak, żeby oni oboje jakoś tak się... Natomiast nie, poezja mnie za bardzo nie przyciąga. No dobrze. Ja w każdym razie w naszym mieście już zrobiłem w związku z tym klinikę okulistyczną. Żeby to już było tutaj na miejscu wszystko. Wybudowałem taką właśnie klinikę. Także o, to tutaj, coś dla mnie. Nawiązując właśnie do opowieści, klinika okulistyczna tutaj jest, będzie już gotowa, będzie czekała. Ale ja o tych górach to słyszałem nawet właśnie bardzo dużo opowieści. To był taki, te wasze wyjazdy profesorskie, naukowe, górskie, no wtedy jeszcze chyba, że nawet nie byliście profesorami, to był jakiś taki jeden z ważniejszych chyba elementów waszego wspólnej integracji, team buildingu, teraz by się powiedziało. To były regularne wyjazdy raczej, tak? Tak, to było zwykle na przełomie sierpnia i września, kiedy już góry pustoszały, bo zaczynała się szkoła, a myśmy jeszcze przecież nie mieli zajęć i to zwykle w Kuźnicach się zbieraliśmy. I tak przez, to było kilka dni, to były zupełnie inne przecież warunki. Pamiętam czas, kiedy był problem z wyżywieniem, bo my musieliśmy się kartki na żywność. I jakoś tak się stało, że ja zostałem wydelegowany przez tę naszą grupę na tego zaopatrzeniowca. I z tymi kartkami wszyscy... Niewdzięczne zajęcie w tamtych czasach. Tak, tak. I tam skupowałem i wówczas powstał ten specjalnie Jurek Brzeziński, sekret, jak on to nazywał, chyba sekret dziekana. I to była taka mieszanka twarogus chyba ze śmietaną. To myśmy na śniadanie to jadli. I potem wyruszaliśmy w góry i zwykle, przy czym to było takie właśnie bardziej sportowo. Zwłaszcza właśnie ze Zbyszkiem Kowalikiem. Zwykle jak tam dochodziliśmy do jakiegoś miejsca i czytaliśmy, że tam jest powiedzmy gdzieś dojście, jest 2,5 godziny, to mówię tak, Zbyszek, to ile robimy? Półtorej? Dobrze, półtorej i idziemy. I tak jakoś właśnie to był taki okres, kiedy myśmy to traktowali bardziej sportowo niż estetycznie, bardziej to nas zajmowało niż ogólnie. Z tym, że na ogół, jak pamiętam, te wyjazdy było kilka, pamiętam, to na ogół nie mieliśmy pogody. Zwykle był deszcz, chmury, więc to były tym bardziej trudniejsze warunki w chodzeniu, ale w takiej sytuacji nie było nawet możliwości podziwiania. A wyjeżdżaliście w wakacje to było? Czy wakacje, tak? To były wyjazdy wakacyjne? To był koniec sierpnia, przełom sierpnia, września. Zwykle ten właśnie ostatnie dni. I to tak różnie, jak pamiętam, głównie samochodami jeździliśmy. To znaczy tam mnie woził, zapomniałem w tej chwili. Ale nie, to był sierpień, to był koniec sierpnia, początek września. Mieliśmy właśnie w Kuźnicach takie miejsce nasze stałe i tam właśnie stamtąd mieliśmy te wyprawy. Pamiętam takie momenty, kiedy Jurek Brzeziński bardzo często robi mi egzamin. Stawaliśmy gdzieś na jakimś miejscu i on kazał mi opisywać, co widzę przed sobą. Oczywiście niewiele z tego robiłem, ale natomiast Jurek był bardzo w tym biegły. Doskonale znał nazwy, może dlatego, że on tam specjalnie takich
takich właśnie sportowych wyczynów nie robił i może łatwiej mu było zapamiętać, a ja jakoś tak zapamiętałem, że nas bardziej interesowało takie właśnie wyczynowe. Przejście w trudnych warunkach, przejście na czas taki na wyśrubowany. Czy to było też połączone z jakimś takim naukową dyskusją, refleksją, czy to było na zasadzie o pracy nie rozmawiamy? O pracy nie wyjeżdżamy, ale o pracy nie rozmawiamy. Bardzo często rozmawialiśmy o takich sprawach kiedyś, przecież pamiętam też nawet ze Zbyszkiem Kowalikiem, coś, nawet się pokłóciliśmy chyba o coś, bo ja mu tam chyba zaprzeczałem, czemuś, nie pamiętam, akurat wtedy chyba to był w jakiejś fazie pisania, właśnie coś z pogranicza filozofii, chyba z jakiś taki związku psychologii z filozofią, ale średniowieczne. I coś pamiętam, że coś mi musiałem powiedzieć, z czym on się nie zgadzał. Oczywiście ja nie wyobrażałem sobie tego, że można się z tym nie zgodzić. No i takie były takie nasze dyskusje. Ale też i potem w pokoju, bo to były pokoje wieloosobowe, to bardzo często takie dyskusje, chociaż właśnie naukowe to może nie bardziej, to chyba nie pamiętam, żebyśmy jakieś takie prowadzili. Raczej w drodze, kiedy byliśmy gdzieś już na szlaku, to częściej nam te pomysły do głowy przychodziły. Dobra, ja tutaj w takim razie, biorąc też pod uwagę, bo staram się cały czas elastycznie reagować na to, co pan profesor mówi i troszeczkę tutaj zwiększyłem obszary górskie, żeby było więcej gór. Aha, także tu jest takie o, tu już są góry, tutaj proszę bardzo, już są taka w ogóle, taki akropol prawie, że zbudowaliśmy. Tak, może właśnie. Jeszcze szkołę tutaj damy, tylko że wody nie mają, bardzo narzekają, że nie mają wody. Ale widzę też, że nasi mieszkańcy narzekają, że mają bardzo dużo nieczystości tutaj, kurczę. Musimy im jeszcze zbudować system usuwania odpadków, niestety. No dobrze, to ja w takim razie tak drogą skojarzeń jeszcze, no bo nie mogę o to nie zapytać. Ludzie by mi tego nie wybaczyli, jakbym nie zapytał o takie różne ciekawe postacie z rozwoju psychologii. I tak się akurat złożyło dzisiaj, że mamy Dzień Matki. I jak jest Dzień Matki, to nie sposób chyba nie wspomnieć o autorze, który jak mało który psycholog tyle napisał o matce, o matkach w ogóle. Czyli, jak się być może pan domyśla, chodzi mi o Zygmunta Freuda. A tak. Czy a co, tak. Co by pan, jakby pan tak mógł pokrótce streścić, jaka była rola Freuda w rozwoju myśli psychologicznej? Jak, na którą półkę go odłożyć? Tu gdzieś mam książkę, właśnie nawet. Na którą półkę można byłoby go odłożyć? Aha. No ja patrzę na freudowską psychoanalizę, bo znam się tylko z punktu widzenia historycznego, to znaczy na pewnie też nie wszystko oczywiście wiem, ale to, co wchodzi w zakres moich zainteresowań, to jest Freud, jak ja nazywam, Freud przed Freudem, czyli Freud przededypalny. Natomiast o współczesnej psychoanalizie nic nie mogę powiedzieć, nie znam się na niej. Moje zainteresowania kończą się na tym wielkim wydarzeniu, czyli porzuceniu przez Freuda jego własnej teorii uwiedzeniowej histerii, kiedy tworzy właśnie, opiera psychologię na kompleksie Edypa i tu już się zaczyna współczesna psychologia. No więc tak chyba by trzeba było na to spojrzeć z dwóch punktów widzenia, te dwa sposoby ujęcia czy dwa sposoby spojrzenia na badania psychologiczne. Pierwszy to jest to znane nam takie empiryczne, logiczne, oparte na modelu na przykład falsyfikacji obecnie, czyli testowanie hipotezy, eksperyment, weryfikacja. I druga to są te ujęcia hermeneutyczne, czyli to tak zwana
miękka psychologia. Można by powiedzieć, że ta pierwsza to jest taka właśnie twarda psychologia. Eksperyment, hipoteza, falsyfikacja i tak dalej, i tak dalej. Natomiast drugiej szuka się znaczenia. I tak, bo no, dla mnie sercem psychoanalizy freudowskiej jest odkrycie znaczenia, sensu, przejawu. To może być przejaw historyczny, marzenia senne i przejęzyczenia. To są te trzy główne, według niego, drogi dotarcia do nieświadomości, do znalezienia sensu. I tak jak Freud mówił, odkrycie sensu, nadanie sensu tym objawom, to jest poznanie właśnie nieświadomego. Czyli on jest na tej półce, czy w tym zakresie hermeneutyki, a zatem nie ma tutaj potrzeby, tak sam przecież Freud o tym wyraźnie mówi, nie ma potrzeby eksperymentowania. I to był jeden z powodów, który powodował to, że krytyka poszła właśnie w tym kierunku, że tezy freudowskie są nietestowalne empirycznie, co mu także i Karl Popper zarzucał i przez to zaliczył go do pseudonauki. Mhm. No to przecież... to pytanie. To bardzo lekko, bardzo łagodnie. To muszę powiedzieć, że nawet można by powiedzieć, że z pewną miłością pan profesor do tego podszedł. Z ogromną delikatnością i z ogromną miłością. A to tak. Aluzję wyczułem rzeczywiście, bo tak, faktycznie tak. No chciałem zacząć tak właśnie, jak to wyszło. Natomiast z tym, że rzeczywiście początkowo tak pewnie jak może powiedzieć, może wszyscy Freudem zainteresowałem się chyba z przypadku, z konieczności. Jeśli czytamy książki psychologiczne, podręczniki z psychologii, no to nie sposób znaleźć także rozdział o psychoanalizie. Ale to, co kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu mnie uderzyło, to, że to są takie właściwie encyklopedyczne opowieści. Oto na przykład Freuda się przedstawia, tam jest taka góra lodowa, tu jest ten wierzchołek tej góry, pod spodem to jest tam jakaś nieświadomość i tak dalej, tak następne. To wydawało mi się, że to jest troszkę za mało. No, co ta góra symbolizuje, jak do tej metafory doszło i tak stopniowo zaczęła mnie wciągać historia psychoanalizy. Jeśli mówię o psychoanalizie, to zresztą zawsze na wykładzie, kiedy przechodzimy do tego etapu, to zawsze zapowiadam, że to nie jest wykład z psychoanalizy, to jest wykład o psychoanalizie, czyli spojrzenie z punktu widzenia historycznego, metodologicznego. O, i tutaj był ten właśnie pana profesora, ten element łagodny, z punktu metodologicznego łagodnie potraktowałem. No i czyli metodologiczny, historyczny, no i krytyczny. Przy czym krytyka to nie jest taka sobie krytyka, że tam powiedzmy nie podoba mi się to i to, tylko jest to krytyka typowo taka, jak to się mówi o krytyce literackiej. A więc nie. Tak. Problem. Tak, ja przepraszam, ale bo problem pojawia się wtedy, kiedy na podstawie literatury ludzie próbują konstruować. O, coś się zacięło. Wydaje mi się, że jak się pan profesor porusza, to wtedy. O, teraz już. Problem pojawia się troszeczkę, jak na podstawie literatury ludzie próbują konstruować systemy terapeutyczne. No i znowu coś. Jak na podstawie literatury? Literatury. Ludzie próbują konstruować systemy terapeutyczne. To jest chyba problem. A prawda. A jak należałoby to robić? Nie, na podstawie nauki chyba. Badań. Tak jak w medycynie, bo ktoś mógłby na przykład przeczytać jakąś książkę przygody kogoś i powiedzieć, o, tu jest dobrze napisane, jak trzeba leczyć ludzi. Ale jednak w medycynie sprawdzamy wszystko. Czy coś działa, czy nie działa.
No tak, tutaj jest, właśnie tu jest problem właśnie sprawdzalności, także problem replikowalności. Jeden z takich bardzo, bardzo przecież czułych punktów w nauce. Tych doświadczeń badań w psychoanalizie nie da się powtórzyć, ale to przecież nie tylko w psychoanalizie, przecież u Piageta też te eksperymenty są nieplikowalne tak, w takim sensie, jak możemy eksperyment powtarzać, sprawdzając je w psychologii ogólnej, psychologii wrażeń, spostrzeżeń, psychologii poznawczej. Tak, tego się nie da to zrobić. Ja właśnie tutaj przygotowując się do naszego spotkania, akurat ostatnia książka, którą mam jeszcze, Freuda w domu, zachowała się, bo jest bardzo ciekawa praca o humorze tutaj. Ale między innymi tutaj właśnie jest taki fajny opis, ktoś umieścił o autorze. I jest właśnie napisane coś takiego, że... gdzie to, czy, no, w 1897 roku przeprowadza autoanalizę i odkrywa seksualizm dziecięcy i kompleks Edypa. Taka właśnie tak, to jest, dosyć tak, ryzykowna to... metoda, tak? Że on po prostu usiadł, uzyskał wgląd w siebie i odkrył kompleks Edypa. No tak to było. No teraz, wydaje mi się, że teraz już mogę troszkę ostrzej mówić o Freudzie, bo to chyba ta aluzja tego mnie skłania. Oczywiście to jest to wydarzenie w jego życiu, które nastąpiło po śmierci jego ojca Jakuba. On przez 10 lat na sobie prowadził autoanalizę i tam właśnie miał odkryć to podstawowe pojęcie kompleksu Edypa. Ale w istocie to nie tylko tam, bo on także korzystał ze swoich marzeń sennych. Znany jest taki jeden opis jego marzenia sennego, kiedy on się tam bardzo nieprzyzwoicie zabawia ze swoją córką, młodszą jedną ze swoich córek. No i stwierdził, że skoro takie kazirodcze elementy występują, nawet jeśli to jest w trakcie spania u niego, no to z tego wynika, że i u wszystkich. I to jest właśnie dla mnie było szokujące, że Freud na własnym przykładzie rozszerzał to na wszystkich, czyli każdy chłopiec przychodzi na świat z tym właśnie kompleksem Edypa, co wygląda pewnego rodzaju taki świecki grzech pierworodny. On się z tym rodzi. No i to jest kłopot. Właśnie w tym momencie, jeśli przyjmiemy taką zasadę, że to jest w naturze dziecka, które się rodzi już z tym kompleksem, to z punktu widzenia metodologicznego jest to teza nie do sprawdzenia, bo w tych normalnych warunkach powinniśmy stworzyć grupę eksperymentalną i grupę kontrolną. Jeśli mamy wszystkich chłopców z kompleksem Edypa, no to jak stworzyć grupę kontrolną? Nie ma tej możliwości. Także tutaj już z punktu widzenia metodologicznego są to... To jest ten moment, w którym Freud się broni. Mhm. Ja pamiętam kiedyś, tak, tu mieliśmy na wydziale dawno temu taką właśnie konferencję poświęconą Freudowi, także jako pisarz. I tam tak właśnie kiedyś w dyskusji padło takie pytanie o metodologię psychoanalizy. I wtedy usłyszałem odpowiedź, że wy macie swoją, a my w psychoanalizie mamy swoją metodologię. I tutaj już porozumienia istotnie no nie mogło być. Przy czym ja już też mówię spokojnie o tym, o psychoanalizie jako pseudonauka, bo rzeczywiście z tym się wiąże ten epitet, który mu już wcześniej nadano, jeszcze przecież w trakcie jego życia. Ale przecież pseudonauka także jest przecież wydarzeniem historycznym. Ja nie mogę powiedzieć, że jeśli coś jest pseudonauką z naszego dzisiejszego punktu widzenia, to znaczy, że to już nie wchodzi w zakres
badań historycznych, tylko że to trzeba wyrzucić do kosza. Jestem temu absolutnie przeciwny. Bo ktoś powie, no dobrze, po co się zajmujesz pseudonauką, kiedy to jest nic nie warte. Moim zdaniem to jest bardzo wartościowe, dlatego że śledzimy drogi ich rozumowania, patrzymy na ich sposób rozumowania, nie nasz. I to tak przy okazji tego powiem, może troszkę się już wymądrzam, wchodząc w funkcję wykładowcy, ale chodzi mi o to tak zwane wigowskie interpretowanie historii. I to jest to pojęcie tam z historyków, te dwie partie, Torysów i Wigów w Anglii, czyli z punktu widzenia zwycięzcy. Czyli to wigowskie spojrzenie na historię to jest spojrzenie z miejsca, do którego przeszłość doszła. Mhm. A spojrzenie antywigowskie to będzie spojrzenie na przeszłość z punktu widzenia, z którego ona wyszła. Mhm. Czyli patrzenie nie naszymi dzisiejszymi oczami, ale ich oczami. To jest oczywiście trudne, ogromnie trudne. Nie zawsze nawet to jest możliwe, bo przecież możemy się albo domyślać, albo korzystać z jakichś źródeł, ale to jest uczciwe. Dlatego, że przecież ten sam los może spotkać nasze dzisiejsze mądrości, nasze dzisiejsze teorie, z których jesteśmy dumni, a nie wiemy za 100-200 lat, jak one będą odebrane. Ale to są, tak na to patrzę, że to jest fakt historyczny, każdy fakt historyczny zasługuje na uwagę historyka, a nie na selekcję. Ponieważ to było nic nie warte z dzisiejszego punktu widzenia, zatem do kosza, ja się tym nie będę zajmować. To jest zupełnie stanowisko nie moje. Czyli trzeba czytać Freuda? Tematu. Czyli trzeba czytać Freuda? Czy trzeba czytać Freuda? No myślę, że tak, to jest chyba jedyne, inaczej. Dla mnie Freud jest genialnym pisarzem. Mhm. Naprawdę. Dla mnie też. Niebezpiecznie dobrym pisarzem. Ja tutaj przeczytałem dwie... Zaczynałem od Freuda, jak byłem nastolatkiem. Tam przeczytałem prawie wszystko. Potem poszedłem na metodologię i też na wykłady pana profesora zmieniła się moja postawa. Ale teraz otworzyłem sobie tą książkę tutaj o dowcipach i naprawdę przeczytałem jedną stronę i się przeraziłem. Myślę sobie, jakie to jest dobre. No tak. Jak to jest dobrze napisane. I z taką jeszcze refleksją metodologiczną, bo Freud bardzo dużo pisał nie tylko o tym, co mu się wydawało, ale też o tym takim właśnie metodologicznym swoim podejściu, że tam, że musimy być krytyczni wobec czegoś, przyjąć jakieś tam założenia i tak dalej. Bardzo duża część tego, o czym pisze, to jest tak naprawdę uzasadnienie, dlaczego to ma sens. No właśnie. No, ja sądzę, że to jest w ogóle problem popularności psychoanalizy freudowskiej. Myślę właśnie głównie o tej klasycznej, ortodoksyjnej psychoanalizie. Ale to zainteresowanie właściwie kieruje się w stronę świata artystycznego. Ja miałem teraz, chyba miesiąc temu czy dwa miesiące temu byłem w komisji egzaminacyjnej z psychologii, pani doktorantki z malarstwa, sztuki. Ona sobie wybrała ten temat i z psychologii poproszono mnie o pytanie z psychologii, no, co mogłem wymyślić. Wobec tego dałem jej propozycję, zaproponowałem Freuda, ten jego słynny artykuł o Mojżeszu Michała Anioła. I to ciekawe, że bardzo jej to przypadło do gustu, przeczytała to i potem już po egzaminie powiedziała mi, że no, odkryła zupełnie nowy świat. To jest właśnie, to bardzo idealnie odpowiada takim właśnie umiejętnościom artystycznym. Nawet powiedziała, że będzie ten artykuł polecać swoim kolegom, koleżankom właśnie z malarstwa, rzeźba,
sztuka. Tam chyba psychoanaliza freudowska najbardziej jest czytana czy odbierana. Taka jest bardzo popularna, bo ona widocznie trafia właśnie te sfery, w których można rozmawiać, można puścić wodę fantazji. Nie trzeba czuć tego gorsetu metodologicznego, że to musisz, co mówisz, musisz sprawdzić, bo tobie tak to się sprawdzi w praktyce. To właśnie tak zauważyłem u Freuda, że on wychodzi od na przykład tych zjawisk klinicznych i twierdzi, że nie potrzebuje żadnego potwierdzenia empirycznego, bo praktyka, potem życie człowieka potwierdza mu jego tezy, co nie podoba mi się z punktu widzenia metodologicznego. Bo wprawdzie rzeczywiście w metodologii my też wychodzimy od faktów, ale i wracamy potem do faktów, ale te fakty, ta droga jednak wymaga bardzo precyzyjnych operacji metodologicznych. U Freuda natomiast ta droga jest, on właśnie przeskakuje. Tak to rozumiem. No to też dla mnie też takim ważnym stwierdzeniem, które padło w trakcie streamu z profesorem Brzezińskim, było właśnie to, że poddał krytyce takie w taki pewien luźny sposób rozumiane pojęcie doświadczenie kliniczne. Bo mówił o intersubiektywnej komunikowalności i intersubiektywnej sprawdzalności wiedzy. I niektórzy mówią tak, no ja wiem, że tak jest, bo tak mówi moje doświadczenie kliniczne, a ja się zajmuję tym 20 lat powiedzmy, albo 30 lat, 40 lat i tak mi mówi moje doświadczenie kliniczne. Ale to jest takie dosyć słabe stwierdzenie chyba, no bo to troszeczkę, jeżeli ktoś nie ma odpowiednich narzędzi naukowych oczywiście, to może patrzeć na niebo przez kilkadziesiąt lat i nie zrozumie tak naprawdę, co się na nim dzieje, tylko zacznie tworzyć jakieś bardzo zawiłe, często przekonujące nawet i ciekawe historie na temat tego, jak działa nieboskłon. Naprawdę. I to ja teraz ostatnio też tutaj takie, też się troszeczkę zagotowałem, jak właśnie zobaczyłem, że jest takie zaproszenie na Facebooku na szkolenie sygnowane przez, nawet sobie tutaj zrobiłem z tego taką notatkę, sygnowane przez takie centrum właśnie zajmujące się szkoleniem psychoterapeutów i oni w takim duchu freudowskim i oni jeszcze głębiej idą, bo Freud to mówił, że wszystko się zaczyna w dzieciństwie, a potem to tam po szóstym, to co się dzieje po szóstym roku życia to praktycznie już tylko taka jest konsekwencja tego, co się działo wcześniej, a tutaj już nawet szkolą z takiego podejścia, że wszystko to, co rządzi naszym życiem, to się dzieje w łonie matki. Czyli taka już psychologia głębi, już posunięta chyba do granic, bo już bardziej się chyba nie da tego posunąć. Nawet mam tu takie fragmenty, że ktoś tam pisze, że w przestrzeni macicznej miały miejsce nasze pierwsze życiowe doświadczenia zakodowane w sposób pierwotny w każdej komórce naszego ciała. I to jest takie właśnie szkolenie dotyczące prenatalnych korzeni depresji. Że jak ktoś ma depresję, to przez te doświadczenia prenatalne. I to jest prowadzone przez certyfikowanego psychoterapeutę PTP na przykład. Bardzo, bardzo mi przykro, ale to uważam za zwyczajny bełkot. Bo rzeczywiście to jest przede wszystkim, no właśnie, nawet jak to sprawdzić, że już to się w tej fazie tak macicznej odbywa, to przecież nawet tego introspekcyjnie nie można doświadczyć, a przecież nawet zeznań takich też nie mamy. No, jeśli chodzi jeszcze o to, mogę się wtrącić, choć nie zupełnie na temat, ale przed kilkunastu laty zajrzałem na oficjalną stronę internetową Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i tam wśród tych informacji ich własnych znalazłem krótki fragment takiej właśnie historii psychoanalizy. Wtedy ona była chyba
Ten tekst był napisany przez panią Annę Czownicką, która była przez jakiś czas przewodniczącą. No i tam ona też pisała chyba wprowadzenie do tego słownika psychoanalitycznego francuskiego w 1996 roku u nas był opublikowany. I tam jest znalazłem zdanie, które mną wstrząsnęło. Otóż kiedy piszę o psychoanalizie, o freudowskiej psychoanalizie, o rozwoju, to dodaję, że psychoanaliza freudowska jest podstawą współczesnej psychologii. No tego już, to też było za wiele. Rzeczywiście, jak to znaczy, że cała psychologia stoi na fundamencie psychoanalizy. Być może to była pomyłka, może chodziło o to, że jest to podstawą psychoanalizy, to zgoda. Parę tygodni temu jeszcze raz zajrzałem na tę samą stronę i faktycznie to zdanie w dalszym ciągu istnieje. Nie wiem, teraz już tam nie jest to podpisane, nie wiem, czy to jest pani Czownicka, ale to zdanie jest, że psychoanaliza jest podstawą współczesnej psychologii. Jeśli do tego weźmiemy takie wydarzenie w psychoanalizie, jak zamknięta do dzisiaj ogromna część korespondencji Freuda z Flissem, do której nie ma dostępu. Niektóre będą dopiero w 2100 roku. Chyba 2200 w ogóle ostatnio jest tam widziałem. Jedno, ja już tego nie śledzę, bo to mnie już interesuje i tak wiem, że i tak do tych listów nie dotrę. Ale niektóre już są w internecie nawet publikowane, ale jest taka kapsuła closed, po prostu zamknięte, bez dyskusji. To teraz dobrze, pojawi się pytanie, dlaczego te listy są niedostępne? Ci, którzy położyli na tym rękę, ci, którzy blokują to, muszą znać treść tych listów, bo inaczej by przecież nie blokowali. A zatem, jeśli współczesna psychologia za fundament ma psychoanalizę, to ta psychoanaliza jest jeszcze przecież nieznana, bo ona jeszcze tkwi w tych właśnie zamkniętych listach. A co będzie, jeśli te listy będą dostępne, te listy otworzymy i się okaże, że ten fundament się zawali, cała psychologia padnie? No, niezrozumiałe dla mnie to takie bezsensowne zdanie. Wydaje mi się, że głównym powodem, ale to jest, przyznaję, że to jest pewnie mój bardzo, bardzo może arogancki nawet sąd, że głównym powodem atrakcyjności psychoanalizy, tej takiej potocznej, jest nieznajomość historii psychoanalizy. To jest moim zdaniem pierwsze. Nieznajomość, jak to się tworzyło. To jest szokująca momentami. No jest szokująca. Myślę, że każdy, kto przeczyta książkę Spór o dziedzictwo Freuda na przykład, to już mu szczęka opadnie. Tak? To parę lat temu taka książka wyszła właśnie. Chyba Cruz się nazywa ten autor, ale tam więcej takich też jest ciekawostek, no tak, pokazujących jest, osobę tak, bardziej. Wojna. To była taka analogia do tych wojen kosmicznych. Cruz, to jest bardzo ostry amerykański analityk. On zadarł chyba z całym lobby psychoanalitycznym amerykańskim, ale to te dyskusje sprowadzają się najczęściej, tak jak ja znam właśnie Cruza, bo chyba o nim mówimy tam. Chociaż też mamy w języku polskim, to te dyskusje najczęściej ze strony, tak jak ja to odbieram, ze strony psychoanalityków idą w stronę prywatną te osoby. To znaczy, pewnie można by to sprowadzić do takiego bardzo, pewnie może prymitywnego stwierdzenia, że jeśli te twoje dąsy, te twoje krytyki Freuda wynikają z tego, że masz nierozwiązany kompleks Edypa. Tak? Jak go rozwiążesz, to wtedy będziemy rozmawiać. Tu jeszcze przy okazji, przepraszam, bo znów tam zacząłem wchodzę w taką fazę w sensie wykładu, ale
związany z historią. Otóż w 1923 roku Freud napisał takie krótkie hasło do encyklopedii, niemieckiej encyklopedii chyba seksuologii, pod tytułem Psychoanaliza. Pierwsze zdanie otwierające ten artykuł jest takie, że to cytuję z głowy, zrozumieć psychoanalizę można tylko poznając jej powstanie i rozwój. Mhm. Czyli ja to rozumiem, że psychoanalizę można poznać, badając jej historię, zapoznając się z jej historią. Mhm. Ale z drugiej strony również czytam u Freuda, że nikt, kto nie przeszedł przez te doświadczenia, czyli nikt, kto się nie dał zanalizować, nie ma prawa, tak dosłownie pisze, nie ma prawa wypowiadać się o psychoanalizie. No i dylemat teraz, co z tym zrobić. Interesuję się historią psychoanalizy, bo Freud do tego zachęca. Co więcej, mówi, że zrozumieć psychoanalizę można tylko wtedy, kiedy się pozna jej dzieje. A z drugiej strony powiada mi, że jeśli się nie dałeś zanalizować, nie masz tych doświadczeń, nie przeżyłeś tego, to nie masz prawa się o psychoanalizie wypowiadać. No tak, Być może jemu chodziło o to, że nie masz prawa wypowiadać się o psychoanalizie źle, ale jak się dasz zanalizować, no to ci to przejdzie i będziesz się wypowiadać dobrze i będziesz w naszym gilii. Będziesz nasz człowiek. No tak, bo na tym tak, między innymi polega, na tym między innymi polega terapia, na stworzeniu pozytywnego stosunku do psychoanalizy. To jest pierwszy etap. Ja się przyznam, mam nadzieję, że pan profesor się nie wyłączy, jak to usłyszy, ale ja się przyznam, że ja przez 3 lata chodziłem do takiej szkoły psychoterapii psychodynamicznej. To tam, no, także ja to znam troszeczkę też od podszewki. Także ja wiem, że tam jak się miało jakieś uwagi krytyczne, to one były rozpatrywane w kategorii nieświadomości. Jak się mówiło, że mi się coś nie podoba w tej szkole, to oni mówili, to jest twój opór wobec metody i to musisz to przepracować, bo my wszystko robimy dobrze. To po prostu, to wszystko jest twoja nieświadoma potrzeba, nie wiem, czegoś tam, buntu, ataku wobec ojca, no i tak dalej. No właśnie. Ale jak to sprawdzić, że tak jest? Prawda? Jak to sprawdzić, że tak jest? No nie da się. Kwestia tylko autorytetu. Mhm. Trzeba wierzyć, że tak jest. Pewnie tak, ale no właśnie to jest taka różnica między nami w tej chwili, że ja jestem, znam się na historii psychoanalizy, ale tylko na książkach. Nigdy nie miałem doświadczenia, już pewnie nigdy nie będę miał, ani nie byłem analizowany, ani już się nie dam zanalizować. Zatem ta moja wiedza jest tylko książkowa i to jest wielka różnica. Na przykład tutaj właśnie, jak mówi pan profesor, miał to z pierwszej ręki zna. Ale muszę powiedzieć, że nie ma się co martwić, bo tamtego Freuda było naprawdę mało. Ja to bardziej przypominało takie humanistyczne podejście niż psychodynamiczne. Także generalnie wydaje mi się, że summa summarum to było takie fajne nawet, ale z Freudem to miało, może dlatego, że to nie miało niewiele z Freudem wspólnego. Ale ja myślę, że teraz tak, bo tutaj widziałem, że Kacper cały czas analizuje, jakie pytania mają ludzie, którzy nas tutaj słuchają, czyli nasz tak zwany czat. I widziałem, że te pytania są rzeczywiście bardzo ciekawe. Dużo takich ciekawostek się pojawia, konkretnych też pytań, na przykład do Flisa i tak dalej. Coś o czarownicach nawet ktoś napisał. Także ja myślę, że teraz oddamy głos Kacperowi i Kacper niech nam powie, co się działo na czacie. Kacprze. No, na czacie było bardzo dużo się działo. W szczególności temat Freuda czat ożywił. I rzeczywiście były pytania o Flisa i o kapsułę czasu właśnie, jak się pan profesor ustosunkowuje do tego, co tam może być. Ale to samo wyszło po drodze. Mhm. Było pytanie, które zadam później, bo ono jest takie w sam raz na zakończenie potem. Ojej. Że jestem ciekaw. Tak, były pochwały dla pana profesora, że talent pana profesora to zapewne umiejętność bycia czułym narratorem historii psychologii. To mi się bardzo spodobało. Pięknie. Aleksandra Janicka mówiła. No i Aleksandra Janicka też zapytała, które z pytań wielkich filozofów zajmuje aktualnie najbardziej uwagę pana profesora? Mhm.
Które z pytań? Ale no tak. Współczesnych chyba filozof. No, wydaje mi się, że ten mój ukochany Arystoteles, o którym tu już mówiliśmy na początku, no co od niego mogę wnieść? No, przede wszystkim to, że Arystoteles dał mi spojrzenie na filozofa, na człowieka, na nauki, przecież to jest ponad 3000 lat temu, człowieka w całości branego. A więc nie stworzymy żadnej teorii filozoficznej, żadnej jakiejś doktryny, jeśli podłoża nie będzie leżała, jakiś system leżał system wartości, preferencji. Czyli innymi słowy, buduje się koncepcje filozoficzne, także i psychologiczne, biorąc pod uwagę całego człowieka. Stąd właśnie też moje zainteresowanie psychoanalizą z punktu widzenia nie tyle gotowych wytworów, a więc nie tyle ta teoria, która jest no, zimna, nieludzka, bo jeśli ją czytam na kartach książki, no to to już jest no, trup, że tak powiem, to już jest coś nieżywe. Natomiast anatomia tego wytworu gotowego, czyli jak to się tworzyło, jakie były błędy. To szczególnie wyraźnie widać na korespondencji. Właśnie w korespondencji, no między innymi tu wspomniany już Wilhelmem Flissem i Freudem, tam właśnie w korespondencji, w listach jest cała, tak powiem, właśnie ta anatomia powstawania tego. Czyli jak na obrazku widzę górę lodową i to jest ta jego niby teoria osobowości człowieka, świadomość, przedświadomość i ta nieświadomość głęboka, a żadna podświadomość, bo on wyraźnie mówi, żeby nie używać słowa podświadomości, bo to absolutyzuje świadomość. Jeśli tak widzę, no to teraz pytanie, to jak do tego doszło? Gdzie był ten pomysł? Kiedy Freudowi przyszło do głowy i przede wszystkim po co to robi? Jakiś musiał mieć w tym cel, powód. A zatem patrzenie na nie tyle na autora gotowych tekstów, bo to mamy książki, ale spojrzenie na człowieka, jego system wartości, także właśnie preferencje, życie prywatne, również światopogląd, bo to także jest wielką no, ciekawe funkcję. Czyli tutaj troszeczkę brać intencje autora, znaczy oceniając intencje dzieła, oceniać też intencje autora. Tak jakby Umberto Eco pewnie tutaj chciał powiedzieć. No może tak się zatem przy intencje, bo intencja to jest też się domyślamy, prawda? To też jest interpretacja, ale pewne branie na uwagę faktów, bo jego konkretnie życia. Bo jeśli on mówi z jednej strony, ja powtarzam to, że psychoanalizę można zrozumieć tylko śledząc jej rozwój i powstanie i rozwój, a z drugiej strony mówi mi, że to może tylko robić ktoś, kto jest, należy do tej gildii, to coś mi to nie gra, że tak powiem. Nie wiem, jak rozumieć. Czy to nie jest na takiej zasadzie, że ja coś ci powiem, a ty sobie domyśl się, czy dointerpretuj. Być może właśnie cały urok psychoanalizy leży w tym, że tu jest duże pole do interpretacji, do fantazji. Przecież proszę zobaczyć, ten kompleks Edypa to jest świat fantazji. Jeśli mogę znów to wtrącić, bo nie wiem, czy nie odbiegam od tematu, ale kiedy Anna Freud pisze do Jeffrey'a Masona, który twierdzi, że trzeba wrócić do Freuda przededypalnego, czyli tego Freuda z tej właśnie uwiedzeniowej teorii histerii, to ona powiada, że wracając do tego Freuda,
tracimy najważniejszą rzecz, mianowicie, jak ona pisze, świat fantazji. Fantazji świadomych, nieświadomych, czyli ten wątek fantazji jest u podłoża psychoanalizy, już współczesnej. Tak, bo jeśli ktoś teraz chce wrócić do Freuda przed tym światem, no to tam o fantazji nie było żadnej mowy, tam były fakty historyczne. Tam było konkretne uwiedzenie seksualne dziecka i to można sprawdzić. Natomiast kiedy się wejdzie w świat fantazji, to znaczy, że pacjentka teraz fantazjuje, no i bądź tu mądry, jak to sprawdzić. A to nawet, pacjent, znaczy ten terapeuta, bo ja też pamiętam z takich najczęściej pojawiających się fraz, takich wręcz sposobów na otwieranie jak gdyby interpretacji, który się pojawiał w trakcie tej mojej przygody z uczeniem się tego podejścia psychodynamicznego, to było coś takiego. Ja mam taką fantazję, tak mówi terapeuta, ja mam taką fantazję, że ty coś tam. Także to fantazjowanie to jest bardzo... Tak. Mocno, a nasz szef to tam mówił o śnieniu wręcz, bo on zdarzało się, że czasami przysypiał w trakcie i on mówił o śnieniu, ale autentycznie, że to jest takie jak gdyby terapeutyzowanie trochę poprzez śnienie o pacjencie. No nie chcę tak za bardzo, bo bardzo lubię tych wszystkich ludzi, z którymi tam się spotykałem. Nie chciałbym tutaj jakoś ich tak jakoś w jakimś kuriozalnym świetle przedstawiać, ale ja tylko podaję fakty. On taki wykład, pamiętam jego właśnie, o tym śnieniu, takim śnieniu na jawie troszeczkę. Mm-hmm. I że faktem jest to, co mi się przyśni. Coś mi się przyśni, to jest taki fakt interpretacyjny. No tak, nawet niektórzy amerykańscy historycy psychoanalizy sformułowali takie pojęcie, którego ja nie potrafię przetłumaczyć na język polski. Interperfection, czyli interprefakcja. No. Sens jest taki, że jak oni twierdzą, jeśli coś zinterpretuje się jakiś fakt, to ta interpretacja przekształca się w fakt. I nie potrzeba żadnego dowodu dodatkowego, nie potrzeba żadnych badań. Czyli jeśli tak to zinterpretowałem, to jest to już fakt. I tworzy się nowe fakty. To fakty nie wymagają potwierdzenia. No bo przecież pytanie, jeśli Freud, pytanie jest takie, czy Freud zna język nieświadomego? Jeśli on marzenia senne tłumaczy mniej więcej tak, jak się tłumaczy z języka na przykład polskiego na język, no nie, powiedzmy niemiecki, pana Tadeusza Mickiewicza z polskiego na niemiecki, to tłumacz musi znać doskonale dwa języki. Musi znać jeden i drugi. Mhm. Pytanie, jeśli Freud teraz tłumaczy to wypowiedzianą przez pacjenta treść marzenia sennego, to on teraz to tłumaczy na ukryte myśli senne. I wobec tego on powinien te myśli senne znać. Czyli innymi słowy, czy istnieje takie zewnętrzne kryterium, do którego można odnieść ową interpretację. Moim zdaniem nie ma. Ono jest w głowie Freuda. Pamiętam z wykładów jeszcze pana profesora o ten przykład kamienia z Rosety, że czegoś takiego mamy. Nie? Aha, no tak, to że ja wtedy tak rzeczywiście mówię. Tak, to jest doskonała moim zdaniem analogia tego. Mhm. Tam jest w tym kamieniu Rosety, to rzeczywiście to, jak oni to nazywają, takim romantycznym przypadkiem, romantyczną przygodą. Przypadkowo się odkrywa, co się okazuje. Tam na tym kamieniu były dwa teksty. Tekst grecki, który oczywiście znano, odczytano i na szczęście dowiedziano się, że ta druga część, tam były dwie, druga z dwóch składające się części, to jest pismo egipskie, którego wtedy nie znano, jeszcze to właśnie próbowano je odczytać. I że ten tekst grecki jest w istocie tłumaczeniem, przekładem. No więc lepszego podarunku nie mogli otrzymać. Teraz już tak bardzo mozolnie można było odtworzyć, ale tutaj było to równanie z jedną niewiadomą. Niewiadomą był język egipski. Natomiast w wypadku Freuda moim zdaniem jest to równanie z dwiema niewiadomymi. Bo on ma przecież, on nie ma,
No nie ma, nie zna, moim zdaniem nie zna języka, tego właśnie utajonego języka marzenia sennego. Nie ma, czyli to jest Tyle tylko, ile zaobserwował u siebie w trakcie autoanalizy. A Kacper, co tam jest, o co jeszcze pytają ludzie? Bo tutaj widziałem, że było dużo takich komentarzy jeszcze, żeby nikt nie poczuł... Jeśli mowa o starożytności, o językach, to było takie wspomnienie z dużym szacunkiem, z dużym zainteresowaniem książki, którą napisał pan profesor, z prośbą o jakąś wypowiedź więcej, jakiś komentarz, jakąś anegdotkę. The Mathematical Soul. An Antique Prototype of Modern Mathematization of Psychology. Bo to tutaj właśnie Adam Zemełka chwalił, że to jest no, po prostu pozycja na światowym poziomie. Ale to ciekawe, że ktoś do tego dotarł. To, proszę Państwa, to rzeczywiście, to muszę przyznać, to była moja tak zwana książka profesorska w 90 roku, wydana przez Rodopi w Amsterdamie w języku angielskim. I tam to był ten właśnie czas, kiedy jeszcze, że tak powiem, flirtowałem z psychologią matematyczną, bo to także jest ten właśnie nurt, który u początku był mojej chyba kariery naukowej, uniwersyteckiej. To pierwsze moje spotkania z psychologią matematyczną. To była taka wtedy moda, stąd właśnie zainteresowanie metodami statystycznymi, psychometrią, potem właśnie to nasze wspólne z Jerzym Brzezińskim, pierwsze w Polsce opracowanie analizy wariancji. I to także sądzę, że to właśnie ten problem matematyzacji psychologii miał pewnie coś wspólnego z historią psychologii, która potem się na to nałożyła. I co tym, bo w tej książce dostrzegłem taką analogię, choć dzisiaj uważam, że troszeczkę pewnie przesadziłem, ale ten tak zwany człowiek matematyczny, który występuje u wielu filozofów, tam były jakieś tam szczegółowe, nie pamiętam i nawet nie ma powodu, żeby o tym mówić, ale dostrzegłem analogię właśnie w filozoficznych ujęciach człowieka, w tym ujęciu matematycznym. Proporcja, nawet podawali równania Grecy matematyczne charakteryzujące człowieka. To mnie bardzo zainteresowało, ale nie wiem, nie było, nie znam recenzji tej książki, także nie wiem, jaki był jego odbiór. Dzisiaj pewnie, no ona ma już 30 lat chyba, pewnie już spojrzałbym na to inaczej. Niemniej jednak no, bardzo, bardzo mnie zainteresowało to pytanie, że ktoś jednak do tej książki dotarł i przynajmniej wie, że coś takiego było. No, czyli krótko mówiąc, to był ten okres mojego zainteresowania matematyzacją psychologii i sięgnięcie do źródeł. I tu chyba, przypuszczam, zaczął się mój romans z historią. Czyli, że już szukam tych pierwowzorów, ale z kolei nie można też przesadzać. Nie można tak twierdzić, że nic dzisiaj nowego nie wynaleźliśmy, że wszystko już kiedyś było. To też jest drobna przesada. Ale gdzieś pewna myśl gdzieś na początku była. I z tym się wiąże także ten mój podział na historię myśli psychologicznej i historię psychologii. Tak, to jest na przykład ten zakład, który stworzyliśmy w 1986 roku. No, jak to już pochwalę się, przypomnę, pierwszy i jedyny wówczas w Polsce zakład naukowy, dydaktyczny, uniwersytecki, związany z historią psychologii, nazwaliśmy historią myśli psychologicznej. A dlaczego nie historia psychologii? Uważam, że psychologia to jest już pewna instytucja. Natomiast myśl to są początki. To myśl można znaleźć właśnie u filozofów greckich. W tej chociażby matematyzacji psychologii, czy u Arystotelesa, kiedy on mówi, że każdy człowiek dąży do poznania, oczywiście do poznania rzeczywistości. I ta myśl, właśnie poznanie,
początkiem filozofowania jest zdziwienie się. To są myślenie, poznanie, zdziwienie się, to są przecież pojęcia psychologiczne. To są doświadczenia psychologiczne i w tym widzę myśl psychologiczną. Czyli myśl psychologiczna uzewnętrzniłaby się, czy ucieleśniła w postaci pewnej instytucji, którą jest psychologia, w pewnej no, takiej społecznej twór. Tak to widzę. Kacprze, co jeszcze tam mamy? Co jeszcze chcą wiedzieć nasi widzowie? No skąd jest to nieśmiertelne zafascynowanie Freudem? No, to też były o tym rozmowy. To już było. Nie, to już bo... też pan profesor powiedział. No to właśnie, dlatego szczegółowo. To przeskakuje. Do tego, żebym nie wracał. Mhm. Chyba, że coś pan chce dodać. Tak. Nie, dobra. Jeśli pan coś chce dodać, to tak, a jak nie, to ja mam następne pytanie. To jest listy. Następny dalej, Kasper. Do tego możemy na końcu. Dobra. Dobrze, to Marek Grela pytał tak. Czy pandemia koronawirusa zmieni postrzeganie psychologii i czy być może będzie kolejnym kamieniem milowym w jej rozwoju? O, czyli pytanie o pandemię. Czy pandemia czy pandemia wpłynie na historię psychologii? Na psychologię? Na gorąco. Myślę tak, że można by spojrzeć na to nawet właśnie w kontekście pseudonauki. Bo zobaczmy, dzisiaj są przecież też postawy antyszczepionkowe, tak? Są ludzie, nie wiem, dużo czy niedużo, ale są ludzie, którzy twierdzą, że to wszystko jest w sferze wymysłu. Mhm. Czyli, że nie jest tak, to nie jest rzeczywistość. Być może jest podobna sytuacja jak właśnie z pseudonauką. Że coś jest wydarzeniem, ktoś twierdzi, że to jest pseudonauka, wobec tego tym się nie zajmujemy. Być może to jest właśnie coś, co nas nauczy takiego patrzenia na zjawiska, które my dzisiaj interpretujemy z naszego punktu widzenia. Jestem bardzo ciekaw właśnie, bo tu chodzi o rozwój psychologii, jak w tym pytaniu, jak zrozumiałem, rozwój psychologii, jak to wpłynie na psychologię. Może będzie tak, że na to spojrzymy także jako na coś, co jest no, nienaukowe, ale jest to faktem. Natomiast co wniesie? No tego nie wiem. Nie wiem, bo tu chodzi o ludzkie zachowania, tym bardziej, że to nie jest przecież nic nowego w dziejach, prawda? Już takie epidemie były. Nawet pamiętam, że kilkadziesiąt chyba lat temu, tu właśnie u nas w Poznaniu, jedna z, być może nawet teraz słucha ta pani, może tu się znajdzie, ja musiałbym zajrzeć do moich notatek, pisała o pandemii zarazy chyba w XVI wieku i tam to było takiego z punktu widzenia psychologicznego. No to ciekawe, że ta praca, przecież to jest już ma ileś lat, przypomniało mi się teraz, że taka praca właśnie powstała. Na podstawie oczywiście literatury, bo nie mamy świadków. Jak to zmieni? No zmieni pewnie tak jak zmieniło myślenie po tamtych znanych nam już pandemiach XVI-wiecznych czy wcześniejszych. Ale no nic więcej powiedzieć tutaj nie mogę mądrzejszego. Ja myślę, że to jest ciekawe, na co pan profesor zwrócił uwagę, że taka pandemia właśnie daje nam takie poczucie, że pseudonauka to nie jest tylko coś, co jest kwestią dyskusji, ale to może dawać wymierne efekty. Bo jak ktoś się kieruje jakimiś pseudonaukowymi postawami, to po prostu, tak jak jeden wirusolog powiedział niedawno, antyszczepionkowcy będą wymierać. Tak to powiedział brutalnie, bo oni po prostu, jeżeli się nie teraz, zwłaszcza przy takim nasileniu jak teraz, jeżeli nie będziecie się szczepić, po prostu te osoby będą wymierać. Ostro to jest powiedziane, no ale trochę ostro, tak to wygląda. Tak. Kacper, co tam jeszcze mamy? Bo ja już mam tutaj na koniec przygotowanych jeszcze takie dwa pytania. Mamy świeże pytanie od Piotra Bocharewicza. Czy badał pan też historię myśli psychologicznej w innych kulturach niż zachodnie? O, no ciekawe.
Nie. Wiem, że takie dyskusje, takie pytania, z takimi pytaniami spotykam się też często, nawet nie raz magistranci w tematach swoich prac magisterskich proponowali mi takie, na przykład myśl psychologiczna w Indiach. Mhm. Nie, mnie zawsze interesowała tylko ta myśl filozoficzna w tym naszym cywilizacji greckiej, rzymskiej, chrześcijańskiej, w tym właśnie kręgu. Ale na pewno to jest ważne, ale nie znam. Właśnie nie znam takich prac w historii psychologii, które by sięgały na przykład do psychologii muzułmańskiej, psychologii gdzieś tam w Babilonie. Nie znam tego. Bo to samo pojęcie psychologia jest przecież wieloznaczne. Wiąże się także z samym rozumieniem duszy, no bo psychologia to jest tak, to jak wszyscy doskonale wiemy, dwa słowa psyche, czyli dusza i logos, hologos, greckie nauka, czyli nauka o duszy. Zobaczmy, dzisiaj psychologia o duszy nic nie mówi, ale nazwa pozostała tradycyjna. To też jest ciekawy ewenement, dlaczego nie zmieniliśmy nazwy. Pozostaliśmy przy nazwie, która nie odpowiada rzeczywistości, bo dzisiaj o duszy psychologia nic nie mówi. Czyli kognitywistyka może. Może kognitywistyka teraz troszeczkę przejmuje te funkcje. No być może tak, rzeczywiście. Ja szczerze mówiąc, jak czytałem książkę, którą dostałem chyba od pana jeszcze, jak byłem na studiach, bo pamiętam, że były takie książki, które pan do czasu przynosił. I była taka książka chyba pod redakcją pani profesor Rzepy, dotycząca, po angielsku w ogóle, aha, dotycząca takich wczesnej psychologii, tej lwowskiej między innymi. To tam miałem takie wrażenie, że tam jest właśnie bardzo dużo takich tematów, które współcześnie są podejmowane przez kognitywistykę. Czyli właśnie jak działa umysł, jak działa świadomość, jak, na jakie elementarne jednostki można rozłożyć doświadczenie człowieka. A współcześnie, tak jak też pan w którejś książce pisze, że na przykład psychologia znacznie więcej interesuje się nieświadomością niż świadomością. Czyli tym, no właśnie, jak tak naprawdę działa człowiek. I ja mam ogromne takie poczucie, że jak rozmawiam ze studentami z kognitywistyki, że to jest ta psychologia, taka psychologia, a troszeczkę ta nasza psychologia taka ogólna, czy w ogólnym rozumieniu, stała się taką dziedziną wiedzy, która tak naprawdę jest takim zawodowym podejściem do przygotowywania przyszłych ludzi, którzy pomagają innym ludziom w rozwiązywaniu różnych życiowych trudności. Taką stała się formą medycyny duszy. Znaczy medycyny psychiki. Tak, ja jestem, no jeśli mogę powiedzieć, jestem właśnie naocznym świadkiem tej przemiany. Za moich czasów studenckich, to zresztą tutaj widać na naszej wystawie, którą mamy, i ten wielki wyczyn z wielu osób, to muszę podkreślić, to nasze muzeum, chyba jedyne w Polsce, bo nigdzie tego przecież nie ma poza Poznaniem, to jestem chyba właśnie naocznym świadkiem tej przemiany. Taka była psychologia za moich czasów studenckich, pierwszych lat studiów, kiedy jeszcze z profesorem Włachowskim przez 2 lata miałem zajęcia. To tam kładło się nacisk na poznawanie podstawowych procesów psychicznych. Dzisiaj obserwuję, że idzie to w innym kierunku. Właśnie w kierunku nie poznawania struktury procesów, tak jak nas uczono, ale dzisiaj bardziej funkcjonalnie, czyli nie jak ten proces jest skonstruowany, jak on wygląda, tylko czemu on służy, a więc funkcjonalne ujęcie, a więc ten proces ma czemuś służyć. I stąd taki właśnie nacisk na psychoterapię, bo przecież chyba wiemy wszyscy, że duża część, nie wiem, w procentach, nie wiem jak to określić, ale chyba większość naszych studentów, to w całej Polsce, myśli o zawodzie psychoterapeutycznym. To także w mojej obecnej warszawskiej uczelni to widzę, ale w Poznaniu chyba mamy to samo. A więc to już zupełna zmiana. Przejście na... No. Tak,
Tak, czyli właśnie pomoc drugiemu człowiekowi, już nie tyle poznanie, poznanie dla siebie. To tak profesor Bochowski mówił, że dwa są cele przyszłej psychologii. Pierwsze to jest poznanie siebie. A z poznania siebie wyniknie potem zrozumienie tego drugiego człowieka i to będzie, no to spowoduje tym, że nie będzie tylu takich konfliktów i tak dalej. Dzisiaj na ten pierwszy etap chyba nie kładziemy nacisku na poznanie samego siebie. Dzisiaj raczej zainteresowanie idzie w kierunku poznawania drugiego człowieka. Czasami studenci mówią coś takiego, teraz już trochę mniej to słyszę, ale jak prowadziłem zajęcia. Ale co mi to da tak naprawdę, że my o tym mówimy teraz? Co mi to da, że poznajemy jakiś tam wycinek wiedzy? Niektórzy tak mówili, nie? Że jak gdyby, ale jak to się przełoży na to, że ja będę w przyszłości pieniądze zarabiał? No proszę mnie tutaj uczyć tego, jak mam wykonywać zawód psychologa. Co mam robić? Nie co mam wiedzieć, co mam robić? Tak, i sam się obecnie w naszej wiedzy. Przepraszam wszystkich studentów, których obraziłem. Po co mi historia psychologii? W tym na przykład historia psychologii zupełnie. Po co? A właśnie po co? No chociażby z tego, żeby po to, żeby wiedzieć, z czego to się wzięło i żeby nie popełniać błędów. Mhm. Myślę, bo historia także uczy tego, że no, żeby nie powtarzać czegoś, albo powtarzać i mieć świadomość, że jesteś odkrywcą, kiedy wcale nie. To są rzeczywiście pytania i odpowiedź jest trudna. Ja przynajmniej, no, ponieważ jestem przedstawicielem tej starszej generacji, kiedy nas nie uczono o takiej pomocy, czyli nie przygotowywano nas do pracy, z wyjątkiem może psychologii klinicznej, tak jak pani profesor Helena Sęk. To tak, z profesorem Lewickim, ja z profesorem Lewickim nie byłem tak związany jak ona, znaczy z profesorem Hornowskim, który z kolei kładł nacisk na właśnie tę psychologię poznawczą, rozwojową, a więc na poznawanie tych elementarnych, podstawowych procesów. To jest pytanie takie, jak, innymi słowy, jak uczyć wobec tego naszych studentów, do czego przygotowywać? Czy tylko do praktyki, a wtedy staniemy się szkołą zawodową, a nie uniwersytetem, który jest, no właśnie uniwersytet, czyli daje także wiedzę podstawową. I takiej trochę mechanicznej praktyki, tak? Bo jak ktoś nam powie, co mamy robić, a pojawi się sytuacja niestandardowa, my nie mamy tego ogólnego rozumienia człowieka, to nagle stajemy się bezradni. Tak. A mi się wydaje, że... Tak. Mi się wydaje, tylko jeszcze dokończę, że już mówimy o Arystotelesie, jak gdyby punktem takim zwrotnym w rozwoju szkolenia, tak, szkolenia w sumie, rozwoju nauki, ale też nauki jako szkolenia siebie, uczenia się, to było właśnie odejście od szkoły sofistów, którzy kładli nacisk na to, że my przygotowujemy was do konkretnych zadań pełnionych w naszym społeczeństwie. Prawda nie istnieje, liczy się skuteczność i na tym tak naprawdę w dużej mierze na zaprzeczeniu tego podejścia opierały się prace Arystotelesa chyba i Platona wcześniej, którzy właśnie nie lubili sofistów, którzy właśnie mieli takie podejście, że my was, takie podejście do tego, do wiedzy i mądrości, która pełni funkcję służebną wobec działania. A jednak wydawałoby się, że uniwersytet chyba jest miejscem, na który trafiają ludzie, którzy, tak jak to święty Augustyn chyba mówił, co przytacza też profesor Brzeziński, po prostu cieszą się i radują się prawdą. Zresztą tak, święty Augustyn jeszcze odróżniał wiedzę od mądrości. Mądrość i wiedza nie było dla niego tym samym. Mądrość to jest kontemplacja właśnie prawdy. Natomiast wiedza jest czymś, co jest użyteczne. Tak właśnie, skoro mówimy o Augustynie, też mój ulubiony autor, choć późniejszy i oczywiście niż Arystoteles.
Czyli wydawało mi się, że zaczniemy od Arystotelesa, a skończymy na Freudzie, ale zaczęliśmy od Freuda, skończyliśmy na Arystotelesie, bo wydaje mi się, że już będziemy powoli tutaj zmierzali do finału, ale mam jeszcze jedno bardzo konkretne pytanie. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś konkretne pytania, to oczywiście też szybko piszcie, zaraz do nich dojdziemy już na sam koniec końca. Przypominam też wszystkim, że jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych naszych spotkań, to obserwujcie nasz kanał po prostu. Można tam nawet taki dzwoneczek nacisnąć, który będzie wam przypominał o każdym wydarzeniu, a będą dosyć ciekawe, bo będziemy mieli stream z Nauczycielem Roku, z Przemkiem Staroniem, a za 2 tygodnie będziemy mieli stream znowu z profesorem Brzezińskim i temat będziemy mieli taki: dobra nauka, dobra praktyka. O, to dopiero będzie temat. Także będzie też ciekawie. A ja mam pytanie bardzo konkretne, dotyczące troszeczkę tego, co już też zostało tutaj poruszone. Czy pan profesor wie, kto właściwie zaprosił Błachowskiego do Poznania? I zaraz powiem, o co chodzi. Ja się tym zajmowałem i nie wiem. To są moje domysły. No, jeden z takich założycieli, czy nawet można powiedzieć chyba, że założyciel psychologii tutaj u nas w Poznaniu. No, z tym, że ja od razu tutaj też troszeczkę spojrzę na to inaczej, mianowicie odróżniam. My właściwie tak jak mieliśmy to nasze stulecie, to założyciel, ojciec i założyciel traktowano, tak jak to tu słyszałem, traktowano że to jest to samo. Dla mnie jednak, ja widzę teraz już, widzę różnicę, że założyciel to jest ten, kto miał pomysł na to, natomiast, nie, odwrotnie, ojcem jest ten, kto miał pomysł, natomiast założyciel ten, kto ten pomysł zrealizował. Mhm. Czyli w tym wypadku byłoby to, no, profesor Błachowski był uczniem Kazimierza Twardowskiego. Mhm. Po pierwsze, przypuszczam, że na pewno miał do powiedzenia coś Kazimierz Twardowski, jako że on wtedy, no, był tym chyba numer jeden psychologiem w Polsce. To jest pierwsze. Ale żadnych dokumentów nie ma, nie znalazłem. Również od osób, które tym się interesowały, niczego się nie dowiedziałem. Być może mój domysł jest taki, że w 1911 chyba to było roku, na jednym z kongresów, jednym ze zjazdów polskich filozofów, był Stefan Błachowski, on wtedy, nie, to chyba było wcześniej, on wtedy jeszcze był w Getyndze, robił doktorat u Georga Müllera i tam miał na tym zjeździe, miał piękny referat Heliodor Święcicki, lekarz z Poznania. Czy oni wtedy już mogli się spotkać, ponieważ byli na tym, obaj byli. Żadnego nie mamy świadectwa tego, że się spotkali, rozmawiali, a być może już tam się spotkali. I być może potem także profesor, no, pierwszy rektor Heliodor Święcicki mógł zaprosić, mógł zwrócić się, korzystając z tego pierwszego spotkania. Ale to jest tylko hipoteza, to jest domysł, na który nie mam żadnych dowodów, tylko przypuszczenie, że być może tam doszło do spotkania i jeszcze no, obaj nie wiedzieli, że ten Heliodor Święcicki za kilka lat, w 1919 roku, będzie pierwszym rektorem, a kilkanaście lat później rektorem będzie również Stefan Błachowski, bo mieliśmy przecież w historii poznańskiej psychologii jedynego rektora, którym był profesor Stefan Błachowski. To zatem i przypuszczam, że tylko tak mogło być. Nie ma żadnych na to dowodów. No, gdybym tam 60 lat temu, kiedy no, miałem profesora Błachowskiego pod ręką, niejako, gdybym go wtedy zapytał o to, to dzisiaj byśmy wiedzieli, ale wtedy na pierwszym, na drugim roku komu to do głowy przyszło, że ten tu no, to, obraca się wokół takiej wielkiej osoby historycznej.
To ja powiem, skąd mam to pytanie. Bo to jest tak, napisał mi je Jerzy Gościniak i mówi do mnie tak. Mówi, była pierwsza połowa lat 90. jeszcze. Profesor Stachowski mieszkał wtedy na Ratajach. Mam nadzieję, że się wszystko zgadza. Jechaliśmy razem tramwajem. Nie pamiętam, o czym rozmawialiśmy. I nagle profesor Stachowski zamyślił się i powiedział: chciałbym jeszcze się dowiedzieć, kto właściwie zaprosił Błachowskiego do Poznania. I pisze, takie, może już wie. Nie pamiętam. Rzeczywiście, to tak, bo to był mój magistrant, świetny, no, wspaniały magistrant, ale to rzeczywiście, tego nie pamiętam. Tak było. No, tak jak powiedziałem, jedyny mam domysł na podstawie tylko tych świadectw, którymi dysponujemy. Natomiast myślę, że tak podsumowując, myślę, że na pewno miał decydujący głos Kazimierz Twardowski. To był przecież czas, kiedy w Lwowie trwały walki i Błachowski także był zaangażowany, był wtedy wcielony do wojska. Tam zresztą wiemy, że o mało nie zginął. Jednocześnie, kiedy tu się odbywała już Rada Wydziału i powoływano na psychologię właśnie Błachowskiego, bo przedtem była zupełnie inna. O mało byśmy mieli nie ojca założyciela, tylko matkę założycielkę. A o matce mówiliśmy już dzisiaj na samym początku. Także mielibyśmy matkę założycielkę poznańskiej psychologii. Ale sądzę, że właśnie Twardowski mógł mieć rozstrzygający głos, ale do pierwszego spotkania mogło dojść, powtarzam, to jest tylko hipoteza, mogło dojść na tym kongresie, na którym się mógł spotkać Błachowski z Heliodorem Święcickim. Pan Twardowski też miał takie podejście, tam czytałem jakąś jego pracę, takie bardzo właśnie otwarte, trochę tak jak pan profesor tutaj mówi, żeby jednak studiować różne podejścia, nie zamykać się na nie, przyglądać się wszystkiemu, co powstaje w ramach psychologii. Ale to będzie ostatnie pytanie z mojej strony teraz, w takim razie. Powstaje obecnie ogromna ilość wiedzy, przeogromna. Ktoś policzył, nie wiem, czy to prawda, czy to tylko anegdota, ale że 80% naukowców, którzy kiedykolwiek istnieli, to żyje i tworzy teraz. Co roku mamy ogromny przyrost wiedzy w każdym obszarze. Ostatnio taki amerykański badacz tematyki wdzięczności Bob Emos napisał na swoim Twitterze, że on nie jest już w stanie być na bieżąco z wszystkimi badaniami dotyczącymi tej jego problematyki właśnie, czyli wdzięczności. I myślę, że to jest problem ogólny, że nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, znaczy jeżeli ktoś nie jest w stanie już ogarnąć jednego wątku w psychologii, bo powiedzmy co tydzień powstaje kilkanaście prac na ten temat, to co dopiero z całą, nie wiem, dziedziną, z całą powiedzmy psychologią społeczną lub psychologią zdrowia, czymkolwiek. No i teraz pojawia się problem, że w związku z tym ogromnym obciążeniem mielibyśmy się jeszcze uczyć historii psychologii? Kto to pomieści tak naprawdę? Co by pan zaproponował jako takie absolutne minimum, które człowiek powinien wchłonąć, żeby mieć przynajmniej tą taką zasadniczą, fundamentalną, ten fundament wiedzy dotyczącej historii myśli psychologicznej? No właściwie to jest też dla mnie dylemat, bo z jednej strony, skoro reprezentuję tę dziedzinę historii myśli, ogólnie historii psychologii, tak powiedzmy, bo to odnosi się do współczesności bardziej, to jednocześnie pierwsza trudność jest taka. Nawiążę do tej korespondencji zamkniętej w Bibliotece Kongresu Stanów Zjednoczonych i niedostępnej. Nie możemy poznać ważnego fragmentu, no chociażby psychoanalizy. Ona jest zamknięta. A więc Freud, szczerze mówiąc, Freud w dalszym ciągu jest nieznany. My go znamy, ale znamy nieznanego Freuda. Wobec tego historyk już ma pierwszy kłopot. Jaka będzie psychoanaliza, kiedy te listy ktoś wreszcie otworzy i ktoś się nimi zajmie? Z tym się wiąże kolejny etap. Dzisiaj listów już właściwie nie piszemy. Martwię się o historyków, którzy będą kiedyś chcieli korzystać z tych materiałów, których nie ma. Bo piszemy SMS-y, piszemy, piszemy, idzie to wszystko w chmurę, to wszystko idzie.
I jak historyk w przyszłości z tym sobie poradzi, z tym problemem, kiedy nie będzie źródeł, trwałych źródeł pisanych, którymi jeszcze dzisiaj dysponujemy. No i po trzecie, ten właśnie chaos, ten chyba w postępie, nie wiem, logarytmicznym, czy jakimś rosnący, przyrastający zasób wiedzy, już jeden człowiek nie ogarnie. Tego nie ogarnie nawet myślę, grupa. Jedynym, i to muszę powiedzieć to troszeczkę z takim przekąsem, że chyba jedynym wyjściem, czy jedynym narzędziem, czy jedyną pomocą, jedynej pomocy możemy oczekiwać od historii. Bo właśnie zadaniem historii jest porządkowanie, systematyzowanie. Bo to będzie coraz trudniejsze, to zdaję sobie z tego sprawę, ale musi być jakieś kryterium selektywności, musi być coś ważniejsze. Nie wszystko, co jest ważne, jest ważne, co nam się wydaje, że jest ważne. A zatem chyba uczyć, no pewnie, że nie można uczyć tylko historii, ale moim zdaniem historia jest jedynym narzędziem, które jest zdolny i przygotowany do zrobienia porządku w tym. Oczywiście on będzie coraz trudniejszy, bo tego jest już mnóstwo. No i na to pytanie, jak to, czego uczyć? No powiedziałbym, uczyć historii. Tylko z drugiej strony ktoś mi powie, dlaczego mi jest historia potrzebna, kiedy ja się muszę uczyć konkretnego zawodu. No tak, ktoś powie, ja przecież ja pacjentom nie będę opowiadał o historii psychologii. Otóż to właśnie. Chociaż pojęcie metoda akuszeryjna w odniesieniu jeszcze do Sokratesa, pytania sokratejskie, to zostało w psychoterapii na szczęście. No tak. Przynajmniej no tak. Jakiś jeden element, że ktoś może kiedyś pomyśli, a kto to był ten Sokrates? Kto to był ten Sokrates? No. I wtedy sięgnie. Albo ktoś mówi, o, kiedyś, ten filozof to się nazywa tak samo, jak się nazywa ta metoda. To może ta sama osoba. Zobaczymy. Kacprze, czy jeszcze jakiś, bo w ogóle tutaj bardzo ładny komentarz się pojawił, to też bardzo dziękuję. Pani Kornelia Podsiadło napisała, przysłuchiwanie się rozmowie panów profesorów to czysta przyjemność. Dziękuję za tę możliwość, wspomnienia ze studiów odżyły. Jeszcze raz dziękuję za tę sentymentalną podróż. Podróż sentymentalna. No właśnie. Ja jeszcze sobie, jeśli mogę, tak. Pamiętam tu w Poznaniu, ponieważ już jestem teraz związany z Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną, a tam słyszałem, że tam są także głosy z tej Akademii, to pamiętam, że kiedyś tu w Poznaniu w trakcie egzaminu magisterskiego słyszałem tak, że panie profesorze, pozwalam sobie przekazać życzenia mojej mamy, która u pana pisała pracę magisterską. I to bardzo to były miłe. I także dzisiaj, tak jak słyszałem, są też osoby jeszcze sięgające przecież historii, czyli lat 90. Ogromnie miło mi było gościć, chociaż wirtualnie, ale wspomnienia wróciły. A szczególnie cieszy, że nadal można pisać u pana pracę magisterską. Tak? No można tak, jeszcze ja, się zapisywać tak, na seminaria? Można. W tym, że już nie, oczywiście nie w Poznaniu, ale w Warszawie. Tak, mam to tam dużo tego jest, ale to jest nastawienie. Właściwie początkowo miałem dużo takich zgłoszeń do historii. Nam ciekawe, bardzo ciekawe prace z historii polskiej, szczególnie psychologii, bo namawiam na przyszłych magistrantów, żeby się zajmowali historią psychologii polskiej przede wszystkim. Bo Freud i inni to są już takie tematy ograne polskich psychologów. I faktycznie takie prace ciekawe powstawały i powstają. Więc to także mam tę okazję rozwoju i właśnie propagowania historii psychologii. Kacper, czy tam jeszcze chciałbyś jakimś pytaniem się podzielić? Tak, bo to akurat jest tak ładnie w temacie. Michał Jerzy Tukan pytał tak. Panie profesorze, co pan uważa o pomyśle obowiązkowej edukacji psychologicznej w szkołach?
na przykład 90 minut tygodniowo psychologii rozwojowej dla, powiedzmy, uczniów już w gimnazjum. Jak mogłoby to wpłynąć na świadomość psychologiczną takiego przeciętnego Kowalskiego? I ja tutaj dodam od siebie, czego by tych gimnazjalistów najlepiej byłoby uczyć? No nie wiem, ja ze szkołą mam, nie mam żadnego związku poza tym, że byłem kiedyś uczniem, ale faktycznie no, w XIX wieku, w XX wieku na początku psychologia była jednym z przedmiotów w szkole wykładanych. Przecież wielcy nasi filozofowie, Tatarkiewicz czy Kotarbiński, oni przecież też byli nauczycielami, jeśli dobrze pamiętam, to uczyli psychologii w szkole. Tylko jaka to jest psychologia? To jak przeglądałem te podręczniki z tamtych lat, to była taka typowa psychologia poznawcza pewnie, czyli ogólnie o procesach, podstawowych procesach poznawania. Klasyczny ten trójpodział na procesy poznawcze, emocjonalne, no i te wolontarne, czyli zachowaniowe. I tak było tam. Natomiast o praktyce chyba się niczego tam nie mówiło. Wobec tego można by zapytać, skąd zainteresowanie licealistów, którzy przychodzą na psychologię. To też byłby ciekawy temat. Ich no, intencje, ich pomysły na przyszłe życie jako psychologów. Co do tego, na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć, dlatego że tak jak już mówiłem, nie jestem ze szkołą związany, nie znam programów, ale sądzę, że no, można tylko w szkole zainteresować psychologią. Ja w szkole nie miałem psychologii, więc z góry mówię, że nie stamtąd to zainteresowanie wyszło. Ale no nie wiem, co na to pytanie odpowiedzi, szczerze mówiąc. Ciężka sprawa. Bo nie wiem, czy dzisiaj takie no są, ale czy tym młodym adeptom psychologii w szkole średniej no, coś mówić o praktyce, o psychoterapii, no nie sądzę, żeby to był dobry problem. Chyba dobry pomysł. Chyba najlepszy byłby pomysł nauczenie czy dostarczenie wiedzy ogólnie o człowieku. Jakim jest człowiek, jakimi siłami tymi psychicznymi dysponuje, do czego może być gotowy, do czego może być przygotowany. To pewnie takie tylko teoretyczne wyposażenie, natomiast co on z tym zrobi, to już pewnie potem jego własna inicjatywa. Może właśnie bardziej przez pryzmat pytań niż odpowiedzi, tak jak pan profesor na początku powiedział. Bo te konkretne odpowiedzi to mogą być naprawdę, naprawdę przeróżne. Obawiam się, że tu znowu byłaby wielka kłótnia tak naprawdę. Jakie prawdy mamy przedstawiać? Bo niektóre są przykre i nie wszyscy chcą, żeby o przykrych prawdach mówić, zwłaszcza dzieciom. Więc mogłaby się tutaj wywiązać dosyć ostra dyskusja. Ale pytania zawsze warto zadawać, a jeżeli macie takie pytania, to i to was interesuje, zwłaszcza problematyka edukacji, to w przyszłym tygodniu będzie Przemek Staroń, który jest nauczycielem roku, chyba sprzed 2 lat, jeżeli dobrze pamiętam. I on też ma takie podejście filozoficzne, uczy filozofii poprzez gry, nie, właśnie nie gry komputerowe, poprzez Harry'ego Pottera między innymi, poprzez czytanie różnych lektur. Także myślę, że to będzie ciekawe, jeżeli ktoś jeszcze nie obserwuje naszego kanału, to zachęcam do tego, żeby spróbować zaobserwować. I ja myślę, że chyba z wielkim smutkiem, bo jak zwykle mam tutaj dużo pytań jeszcze do pana, ale nie zadam, już ich dzisiaj nie zadam. Mam nadzieję, że może uda się jeszcze kolejne nasze spotkanie zrobić. Więc ja z mojej strony tylko zacznę dziękować tutaj, ale bardzo zacznę dziękować. To znaczy bardzo dziękuję, że pan zaszczycił nas tutaj wszystkich swoją obecnością, nasz kanał. Mi strasznie zależało na tym, żeby tutaj na naszym kanale spotkała się, czy wzięła udział w tym spotkaniu trójka wielkich psychologów,
która szczególnie dla mnie zawsze była droga, czyli profesor Sęk, profesor Brzeziński, profesor Stachowski, czyli takie osoby, dzięki którym wydaje mi się, że wszyscy na studiach mieliśmy posmak klasycznej akademii, takiego podejścia właśnie z wyjątkową kulturą i z wyjątkowym umiłowaniem właśnie mądrości, może piękna nawet troszeczkę, żeby tak tutaj platońsko popłynąć, niekoniecznie właśnie przez pryzmat tego, co ja z tego będę miał jeszcze, ale poprzez pryzmat zainteresowania człowiekiem i fascynacji tym, że możemy człowieka odkrywać. Czasami błądzimy, o tym dużo mówiliśmy dzisiaj, a czasami gdzieś trafiamy w jakąś taką ścieżkę, która nagle się okazuje, że coś bardziej prawdziwego niż do tej pory mówi o człowieku. Także bardzo się cieszę, że cała ta trójca tutaj się pojawiła. Tak jak mówię, jeszcze profesor Brzeziński za 2 tygodnie również się pojawi. Także bardzo dziękuję, że mieliśmy i o metodzie, i o zdrowiu, i o teraz, dzisiaj, i o historii. Te wszystkie rzeczy gdzieś ze sobą. I o historii, ale też w kontekście metody tak naprawdę, bo psychologia to przecież jest przede wszystkim metoda. Ja zawsze studentom tłumaczę, wydaje mi się, że to też chyba jest zgodne z tym, co pan profesor mówi, że psychologia to nie jest jak gdyby obszar, na temat którego my się wypowiadamy, tylko to jest metoda, przy pomocy której się wypowiadamy. Czyli jaki jest sposób testowania tego, co powiem i uznam za prawdę, a co mi się wyda tylko wykwitem mojego umysłu i czymś, co jest może urzekające, jest piękne, jakieś takie pociągające, ale niestety nie ma zbyt dużo z prawdą wspólnego. Także bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu też dziękuję za to, że zadawaliście pytania różnego rodzaju. Jeżeli coś jeszcze chcecie teraz napisać, to szybko. I teraz słowo dla pana profesora. No, przede wszystkim to jest chyba naturalne, że muszę podziękować za zaproszenie, za pamięć, bo to jest chyba główny czynnik, który mnie tutaj przyprowadził, że jednak jeszcze państwo pamiętacie, choć już z naszym uniwersytetem, a konkretnie z naszą psychologią, wciąż jeszcze mówię o instytucie, bo jestem z tego czasu już nie związany, bo jestem już od 17 lat prawie tak w Warszawie, tam mam pierwszy etap, oczywiście pierwszy etat. Oczywiście mieszkam w Poznaniu, teraz nie jeżdżę, ale tak normalnie dojeżdżam do Warszawy i tam te swoje zainteresowania realizuję, bo mam wykład z historii myśli psychologicznej i jeszcze też moich dawnych zainteresowań, także z profesorem Brzezińskim, to się łączy metodologia badań psychologicznych. Także te dwa główne przedmioty mam, ale wciąż jeszcze to serce moje jest tutaj w Poznaniu, w naszym dawnym instytucie. I tak no byłem wzruszony tym, że tyle osób jeszcze przed, no kiedy z XX wieku, nawet jeszcze nie z XXI, jeszcze mnie pamięta, kiedy tutaj słyszałem, że się zgłaszają z tym lat 90., to serdecznie dziękuję i na pewno sam wiem, że też się czegoś innego nauczyłem. To nie jest ta psychologia, historia psychologii, którą miałem kilkanaście lat temu. Dzisiaj już na pewno jest inna w moich oczach, także w moich wykładach. Wszyscy się przecież też zawsze uczymy. Stąd tym bardziej moje słowa podziękowania organizatorom dzisiejszego spotkania. Także tym, którzy słuchali tego, także moim, powiem, że może pani profesor Sękowa, Jurek Brzeziński, jeszcze inni, także kłaniam się im i dziękuję serdecznie za pamięć. Jeśli mogłem się przyczynić także do, przez swoje wykłady, do spojrzenia na człowieka, na dzieje psychologii, takie, które państwu pomogły w życiu, to tylko mogę sobie no, pogratulować, mówiąc też troszeczkę tak nieskromnie, żeby mogłem się do tego przyczynić. Także jeszcze raz serdeczne podziękowanie wszystkim słuchającym, no a także
tym, którzy mnie zaprosili, którzy tutaj cierpliwie tego wysłuchiwali, jako że ja już nie jestem, no nie jestem już tak bardzo młodym człowiekiem i nie ukrywam, że mogą być chwilami jakieś takie kłopoty z pamięcią, nawet żeby sobie przypomnieć pewne fakty, zwłaszcza kiedy one są tak ad hoc formułowane, ale to tak było, jest jak było. Dziękuję jeszcze raz serdecznie i no i do zobaczenia może. No ja oczywiście bardzo chętnie bym się jeszcze raz spotkał, tym bardziej, że nasze miasto zostało tutaj tak no troszeczkę wybudowane, ale wydaje mi się, że dużo jeszcze jest właśnie do zrobienia. Tak, tu jest ulica Zygmunta Freuda, tak głęboko położona, ale to psychologia głębi była, także ona jest tutaj w takim wąwozie, bardzo tak, odcięta troszeczkę od reszty świata, ale tutaj też przyłożyłem dużo, włożyłem dużo wysiłku, żeby tu przygotować takie nadmorskie różne struktury, nadwodne, także to jest dosyć, wydaje mi się, tutaj ładnie to wygląda, ale jeszcze powiem tak, co nam tutaj piszą nasi widzowie na koniec, pani Monika Mickiewicz nawet, no to proszę bardzo. To na naszym uniwersytecie koniecznie. Dziękuję panie profesorze za dwie inspirujące godziny. Wspomnienia czasów studenckich odżyły. Aleksandra Janicka pisze. Dziękuję panie profesorze, jak zawsze dużo inspiracji. Łukasz Antczak pisze. Dziękuję bardzo za fascynujące spotkanie. U mnie zainteresowanie psychologią wyszło od dzieci i filozofii. O, to ciekawe, że to od dzieci gdzieś poszło. Z serca dziękuję panie profesorze. Tutaj Bartosz Michalczyk mówi... To były bardzo dobrze i inspirująco spędzone dwie godziny. Dziękuję też organizatorom i prowadzącemu. Nawet mi się jeszcze trafiło na koniec. Ja oczywiście. Się pod tym wszystkim podpisuję obiema rękami i czym tylko Łukaszu, a widziałeś, co nam napisał portal Psychologia Pozytywna, gdy nas hostował? Bo nie, dostaliśmy share'a od psychologa. Bo nie wiem, czy to łatwo ci znaleźć. Ja może przeczytam. Bo oni napisali tak, jak zahostowali tę rozmowę. Trwa rozmowa z klasykiem polskiej psychologii, profesorem Ryszardem Stachowskim. Kochani, oto chodząca encyklopedia psychologii i uosobienie skromności. Słuchajmy się w głos naszych mistrzów. Dostaliśmy też hosta od psychologia coachingu i oni mówili tak. Trwa wykład. Rozmowa z klasykiem polskiej psychologii. Profesorem, doktorem habilitowanym Ryszardem Stachowskim, autorem najważniejszych polskich publikacji na temat historii i metodologii psychologii. Nie, coś tam nie wiedziałem. Podpisuję się pod tym wszystkim. Bardzo dziękujemy za udostępnienia. Jeszcze możecie udostępnić, jeżeli ktoś ogląda, bo to można sobie później jeszcze odsłuchać, obejrzeć. Także docierajmy z tym słowem i z tą wiedzą jak najdalej. Ale pan tak tutaj powiedział trochę o tej pamięci i tego rodzaju tutaj rzeczach, ale ja zawsze z podziwem patrzę na was. Nie wiem skąd się to bierze, tym naszym profesorom, że w tym mimo tego wieku no dwukrotnie jest w sumie pan starszy ode mnie. Bo ja mam 42, a pan chyba ma 84, jeżeli dobrze, tak, albo 85. Się. Więc ja jestem trochę przerażony, bo moja pamięć i uwaga nie jest tak dobra jak wasza. No, nie potrafię tak biegle operować tą wiedzą. W ogóle jej nie mam przede wszystkim, bo gdzieś wpadłem w jakieś takie tryby, chociaż zaczynałem, pamiętam na studiach, przeżyłem takie uniesienie intelektualne, jak czytałem Ucztę Platona, to było na pierwszym roku. Potem trochę sobie filozofii jeszcze gdzieś tam podczytywałem, ale gdzieś te klasyczne dzieła, niestety klasyczna literatura umknęła i cała aktywność współczesnego naukowca chyba mimo wszystko sprowadza się do czytania prac empirycznych publikowanych w czasopismach, gdzie się patrzy, co wyszło w danym badaniu. O, właśnie, tak. I to jest ciekawe samo w sobie, ale trochę brakuje tego, także cieszę się, że mieliśmy taką głęboką refleksję. Ja jestem taki bardzo mocno chyba tradycjonalistyczny, jeśli chodzi o podejście do nauki, w tym sensie, że ważne jest dla mnie to, żeby czuć łączność z wcześniejszymi osobami. Jesteśmy wszyscy, stoimy tylko na waszych barkach, wy stoicie na barkach jeszcze innych i tak dalej, ale gdzieś to dla mnie zawsze wzruszające, poruszające, jak słyszę Arystoteles, Platon. Jak byłem w Atenach, to się bardzo, bardzo wzruszałem, jak sobie właśnie zwiedzałem
te rejony. Myślałem sobie, oto tutaj Sokrates szedł kiedyś tą drogą. I pomyślałem sobie tak, co on by pomyślał, gdyby poznał współczesną naukę i na przykład współczesną psychologię? Co on by sobie pomyślał wtedy? A właśnie. Czy byłby pod wrażeniem, czy byłby załamany? Czy by pomyślał, że jesteśmy sofistami, czy jesteśmy filozofami? Czy miłujemy mądrość, czy miłujemy zarabianie pieniędzy? Tak naprawdę. No to są pytania otwarte, na które mam nadzieję, że odpowiemy sobie może jesienią, jak się jeszcze raz spotkamy. A teraz już naprawdę żegnam się z wami. Bardzo dziękuję za reakcję, za udostępnienia. Zachęcam do tego, żeby obserwować nasz kanał i go lubić, bo można go poobserwować i polubić jeszcze dodatkowo. To nam też pomaga się rozwijać i trafiać z tym, o czym tutaj mówimy, do coraz większej liczby osób. A Wunty Wielkie, bo w ogóle cała miejscowość nazywa się Wunty Wielkie, całe miasto się tak nazywa, a Wunty Wielkie będą się rozrastały w miarę tego, jak będziemy tu spotykali kolejne osoby. Także wielkie dzięki za to ciekawe spędzenie środy i do zobaczenia w przyszły czwartek. Do widzenia. Do widzenia, również serdecznie dzięki wszystkim Państwu. Do widzenia.